10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No gdzie wy byliście? O, ho, ho, cóż za entuzjazm z serduszka Izy Krzanty. Wydałeś mnie w pierwszej sekundzie programu. Słuchajcie, dzień dobry, witam serdecznie. Panna Izabela dzisiaj jest wybitnie nieobudzona, więc wy widzowie musicie ją wybudzić. Wy albo on, ten. Wybudzić. Wybudzić, kochani, no tak się czasami zdarza, że człowiek nie wyśpi. Oglądasz filmy do późna? Nie, właśnie poszłam spać bardzo szybko. Raczej położyłam się do spania szybko, ale czuję, że po prostu mój organizm i moja fizyczność się zmęczyła w ciągu ostatnich dni, a że wczoraj biegałam z na Solnicy? Tak, z Piotrkiem Sienkiewiczem. I spiekłam sobie usta na przykład. Nie jest to kwas hialuronowy, moi drodzy, w razie czego to jest po prostu spierzchnięte warg. Czemu się smaruje usta na strzelnicę? No bo jak jest się kobietą, to ma się taki, wiesz, wazelinkę czy balsam w każdej możliwej kieszeni, po prostu. I tak to nastąpiło. Ale to nie jest o mnie program. To jest zawartość program... damskich kieszeni i torebek to jest temat na oddzielną audycję. Prawda? Prawda? Tak dokładnie. Myślę, że można by o tym robić podcast i temat by się nigdy nie kończył. Nie wyczerpałby się. Tak jak miejsce w torebce. Co tam wtedy u ciebie słychać? Oglądałam wasz teledysk. A, przepraszam bardzo, dzisiaj jest święto. Dzisiaj jest święto, moi drodzy. Czego dzisiaj? 30 odcinek. Jubileuszowy tego. 30 program na żywo. 30 no. program na żywo. Jest niesamowite. No. Ja to liczę i jestem sam zdumiony. Jak stryknięcie palcami to minęło, co? Dobrze, że nie każdy było o 7 rano. 30 odcinek i pamiętajmy, że płacono mamy od odcinka, moi drodzy. Ja wiernicę, to jest w ogóle... Słuchaj, opowiem ci historię moją wczorajszego dnia, bo może cię ona zainteresować. Ach. Otóż, jadę sobie w słonecznej aurze przez centrum Warszawy. Nie, jadę rowerem przez centrum Warszawy, pod domami centrum. Przejeżdżam tymi pasami, które prowadzą spod domów centrum do Pałacu Kultury. Mam słuchawki w uszach, słucham sobie pana Wosia, który śpiewa przed komisją i tam członkuje, wiadomo. I nagle czuję, że jakaś postać pojawia się obok mnie. I już widzę kątem oka. Ale na rowerze też? Tak. Okej. Okay. To psychostach. Jacynty! Tak, Jacynty. Pierwsze co mówi, że mam cię pozdrawiać. Och, kochany. Ale teraz uważaj to, nie? Nie mogę zdradzić danych, ale pokażę ci to potem. Stachu pokazał mi, wygrał. Psychostachu wygrał, nie? Po prostu gościu wygrał. Wchodzisz na Google Maps, Street View. Tak. Adres, nie powiem ci jaki, nie? Ale potem ci pokażę. I normalnie na Street View stoi Stachu na balkonie. Ja też tak mam. Tylko stoi w samych gaciach na balkonie i macha. I co? Dron lata? Nie, no jechał samochód. Ulica. I mówi, że pamiętał, że jechał ten samochód i zobaczył go i machał. I go złapało. I sprawdził parę tygodni temu i tak, i go złapało. Ale czad. I jest tam pozdrawiający taki. Mówię, kurde, mistrz. Pokażę ci potem, może wam też. Ty też jesteś? Też jestem. I tyram za kupami i o tyle jest jeszcze zabawne, że za mną idzie mój chłopak i ja niosę zakupy, on idzie sobie na czynerce. Czyli są kwity na niego? Są kwity na niego. Mam oczywiście zblerowaną, bo ja też bym nie miał. Ma zblerowaną, ale jest takie zdjęcie, gdzie jest już, wiesz, możesz sobie przybliżyć, już nie jest zblerowany. A to akurat, może nie przybliżam aż tak bardzo, a normalnie tak samo jest na ulicy, jak ja zasyłam. Kurde, ale zastanowiłem się, bo wiesz, nieraz widziałem taki samochód w Warszawie. Zastanowiłem się, gdzie ja go widziałem, czy też nie poszukać, ale... No te zdjęcia, które my mamy zrobione na ulicy, były latem, no bo byliśmy tak ubrani, że to musiało być lato, więc myślę, miła że, pamiątka że, lata. Dokładnie, że ciężko spamiętać, kiedy to mogło być. Ale właśnie Stachu mówił, że gdzieś to sprawdzał, że to jest tak, że oni to aktualizują, ale można cofnąć się do poprzednich zdjęć, tak? Więc to nie ginie. Nice. A w ogóle jakby Jaca,
to ja znam Jacentego stąd, że był cheer-up-manem u nas w Szkole Fortuny. Ale wspomniałem o tym nie bez powodu, bo tak właśnie siedzieliśmy wczoraj w studiu i czytałem naszą grupę na WhatsAppie, wiesz, organizacyjną naszego programu cotygodniowego, bo każdy z nas ma, każda para, że tak powiem, ma komunikację oddzielną. I pomyślałem, że może powinniśmy Stacha jako gościa sprowadzić. To jest dobry pomysł. Bo wiesz, jego historia od mojego giermka do bycia reżyserem publiczności i jego przygody, to niesamowita historia. Ja jestem za. A poza tym jest to zabawny człowiek bardzo. Elokwentny młody mężczyzna. I ja proponuję, żeby kolejną rozmową płynnie potem była rozmowa z Norbim. No to kochani, ja ściągam psyko Stacha, ja ściągam ona ściąga Norbasa i jedziemy. Z tematem. To robimy, moi. Słuchajcie, mam też potwierdzenie z reżyserki, że jest aprobata, jest akceptacja, więc to jest niesamowite. I trochę nawiązując z tego tematu, moi drodzy, dzisiaj jest Dzień Chwastów. Chwastów? Tak. Ale czemu do tego tematu? Który z nich jest chwastem, przepraszam? Nie, no żartuję. No. A czego jeszcze dzisiaj? Oni są bardziej żelkami, a dzisiaj też jest dzień. O, oni są żelkami. Dwa hańba. Ewentualnie Międzynarodowy Dzień Kłamstwa. Myślę, że z każdej tej Międzynarodowy kategorii Dzień Kłamstwa? Międzynarodowy Dzień Kłamstwa. Ale to nie walki z kłamstwem, tylko dzień kłamania? Właśnie nie. Dzień kłamania? Kłamstwa. Tak, tak. Więc dzisiaj jesteś usprawiedliwiony. Możesz powiedzieć, że... Ale właśnie ja ci powiem, że u mnie z kłamaniem to cienko jest. No właśnie, dlatego dzisiaj jednak jest dzień bez kłamstwa. Ja stosuję tą dewizę, że jak człowiek nie kłamie, to potem się nie myli, wiesz. To prawda, bo potem możesz się kalapućkać. Tak, znam takie osoby, które można by określić notorycznymi kłamcami. Nie mówię tu o politykach, tylko o osobach jakichś tam, które poznam na swojej drodze. I zawsze mnie to zastanawiało, jakby, bez taki moment mi się wydaje, że wpadasz tą spiralę kłamstwa i ona jest już nie do... Nie wiesz, jak z niej wyjść, już nie? Się nie da wyjść w pewnym momencie. I potem się wysprzęglisz gdzieś. Tak, no i jest problem. Budzisz się zlany potem. Tak, co ja mówiłem w tym momencie. No. Ja kłamałam. Ja kłamywałem rodziców, że w szkole było dobrze, na przykład potem się... Wiesz, no ale to pewnie było takie, jak było w szkole. No zawsze było dobrze. I no. Koniec. I koniec rozmowa, do pokoju, drzwi. I do widzenia. Kłamałam, moi drodzy. Dzisiaj jest dzień... Międzynarodowy Dzień bez kłamstwa, moi drodzy. Kłamałam. Słuchaj, Dzień Żelków. Nie wiem, czy wiesz, ale pierwsze żelki, takie, które są w dzisiejszej praktycznie formie, chociaż zamienili tą żelatynę... Zwierzęcą. Teraz jest żelatyna zwierzęca, a wcześniej była to guma arabska. Powstały w 1920 roku. I była to oczywiście firma Haribo. A właściciel się nazywał Hans Riegelbon, więc jest więc jest Haribo. Oczywiście były to miście takie malutkie, te najpopularniejsze. I stworzył to sam w swojej kuchni, słuchaj. Potem zatrudnił swoją żonę, robili te żelki, co zaczęło się rozpromowywać. I nie jestem fanem żelków. Widziałam ostatnio w programie 022, że coś tam chapnąłeś. To Monika, dostaliśmy w paczce. Natomiast nie jestem fanem żelków, ale firma, nie będę wymieniał nazwy, jest taka firma, która wprowadziła na rynek misie tedziaki. Aha. I od kiedy są tedziaki, to dostałem w prezencie paczkę w studiu miałem i wsadziłem do lodówki. I po jakimś czasie otwieram lodówkę i patrzę, ona jest otwarta i połowy nie ma, więc na kolejnej grupce w telefonie piszę, kto otworzył tedziaki, nie? I mój hype man Dominik napisał, ja zjadłem garstkę. Ale... I słuchaj, mówię, dobra, ty, mordo, jak będziesz jechał do studia, to zahacz o ten sklep, którego nie wymienię, i kup karton tych tedziaków. Nie? Kto kartonu nie kupił, ale kupił całą siatę tedziaków, więc cały czas były teraz tedziaki. Ja zaraz myślę o tym, kto trzyma żelki w lodówce. Ja. Ale one są wtedy twarde. A jakbyś miał ale wybrać... ja wsadziłem je zamknięte, nie miałem w planach konsumpcji, bo nazywały się tedziaki i po prostu chciałem je... Żeby były. Myślałem, że to jest rzadkość. Tak jak te, takie jajka, których się już nie używa potem przez kilka miesięcy, to tak. Były te tedziaki. Mam całą... Pół mojej lodówki jest taka sekcja nieużywalności. A ładnie wygląda. A jakbyś miał wybrać to kwaśne, czy z lukrecją? Kwaśne najlepsze. Jestem team kwaśne. Ja też jestem totalnie team kwaśne. No więc tak, oprócz tego w 1952 roku założono zakłady samochodowe w Jelczu. Taka ciekawostka. W 2010 po raz pierwszy padła, a propos Jacy, główna wygrana w polskiej edycji teleturnieju Milionerzy.
A, bo ja co właśnie rysuję publiczność w milionerach. Jest. W 1973 roku Walia pokonała Polskę, nawiązując do tego, co się działo przedwczoraj. Kiedyś im się udało. Mecz był rozegrany również w Cardiff i był to mecz eliminacyjny do piłkarskich mistrzostw świata. Poza tym urodziny dzisiaj ma Anita Werner, Ania Ruszowicz, Lady Gaga, czyli trzy wielkie kobiety. Ania Rusowicz. Ania Rusowicz. Piosenkarka. Tak jest. Anita Werner. Anita Werner, wiadomo, dziennikarka. Kiedyś aktorka, przez chwilę. O, pamiętam w filmie Słodko-gorzki. Tak jest. I do tego Lady Gaga, no to oczywista sprawa jest oczywistą sprawą. No i właśnie, ja proponuję w takim razie przejdźmy do Polski. Przejdźmy, skoro już w niej się znajdujemy. Dokładnie. Skoro już się w niej znajdujemy, przejdźmy do Polski. Zobaczmy. Proszę bardzo, proszę o planszę. Halo. Halo wóz. Przeszukania w domu Zbigniewa Ziobry to spektakl bandytyzmu i bezprawia, twierdzi były minister. WOŚP zebrała 281 879 118 i 7 groszy i jest to rekordowy wynik. Ambasador Rosji wyjechał z Polski, dał świadectwo swojej kultury, przepraszam. 13-latek z trzecim sercem, pierwsza taka operacja w Zabrzu. No ja myślę, że najbardziej cię grzeje i ekscytuje temat numer jeden. Przeszukania w domu pana ministra? Dzieje? No właśnie. No tam jest wiele ciekawych wątków, nie będę ich wszystkich rozwijał, bo to wiadomo, nie czas i nie miejsce. Ale ważna informacja, która pojawiła się w mediach. Podoba mi się tam, że na przykład, wiesz, dzisiaj, bo ty przeszukania trwają w domu pani Patrycji, nie? Tak, żony. No, tam wiesz, nagle się pojawia kolejny dom, nie? O, nie wiedzieliśmy, że pan ma jeszcze jeden dom, nie? No, to myślę, że jeszcze jest ich kilka. Chyba ja myślę właśnie, że jest ich kilka. No, w ogóle różne ciekawe rzeczy się wydarzyły. Na przykład pan Patryk Jaki wieczorem tego dnia, kiedy nastąpiło objawienie pana Ziobry, pan Patryk Jaki w jednej ze stacji mówił, że pan Ziobro jest za granicą. Po czym pan Ziobro się za godzinę pojawił pod swoim domem, nie? Tak. Szybka teleportacja nastąpiła. Powiedział, że przerwał leczenie, tak, po to, żeby tak przyjść. Ale w ogóle podoba mi się taka koncepcja, że prokuratura nie skontaktowała się. Dzień dobry, proszę pana, czy pan będzie w domu, bo chcieliśmy panu zrobić najazd na chatę. Czy mógł pan się przygotować, wszystkie tam rzeczy pochować, wyjąć ewentualnie, bo o 6 rano funkcjonariusze zapukają do pana drzwi. To w ogóle wszystko ja rozumiem, nie? Wszystko kumam. Tylko gdyby nie to, że ten gościu stoi za dokładnie takimi akcjami. Nie? No właśnie. I teraz jeszcze jest jedna kwestia, ponieważ jedni, a przede wszystkim pan Ziobro, mówi, że nikt się nie skontaktował z nim bezpośrednio, aby móc wejść do domu. Natomiast prokuratura z kolei mówi, dzwoniliśmy do teściów pana Ziobry, żeby się jakoś udało tam dostać. Ci natomiast podobno powiedzieli, że nie. Że nie wpuszczą. No właśnie. Ich. Wiesz, na przykład ci akolici pana Ziobry z suwerennej Polski, najbliżsi współpracownicy, którzy przekazywali różnego rodzaju informacje, na przykład o 3 chemioterapiach. Mm-hmm. Nie wiem, ja nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że po 3 chemioterapiach to z włosami kiepsko musi być. No właśnie. Nie? Ale oni na przykład przekazywali z tego informację, że funkcjonariusze wyrywali tablety z rąk dzieci, a tych dzieci w ogóle w Polsce nie ma, nie? No, ale tam w tym domu nie było, na pewno, nie? Ale oni w ogóle już narysowali całą historię, nakreślili, jak dzieciom odbierają te tablety. Widzę to dziecko, ponowno, mój dom, no tak. Miki oglądam. Oddawaj tego tableta, nie? Jedyne, co rzeczywiście jest potwierdzone, to, że jednak zostały gdzieś tam naruszona framuga drzwi, tak? No nie, no widziałem tam drzwi wywalone. Tak, było. Ale to muszę wam powiedzieć, bo pewno, znaczy, myślę, że część konserwatywnej widowni ogląda Telewizję Republika. Może tak być. Telewizja Republika w swoich inwestycjach poczyniła inwestycje w drona. Mm-hmm. I teraz Telewizji Republika, jak włączysz, to jest taki segment Dron Republiki. Muzyka w tle musi grać jakaś wojenna, nie? Już pomijając to, że logo Dron Republiki to jest jakby dwie swastyki na siebie nałożyć, no ale to już pomijałem ten fakt. I oni cały czas tym dronem na żywo latali na tą posesją, nie? Tam na dole ci funkcjonariusze. I co jest niezłe, tak przed drzwiami, ale mają nie? dobrego drona, tak. Bo w ujęciach sprzed bramy jakby, to masz wyblerowane wszystkie tablice rejestracyjne. Mm-hmm. Ale z drona wszystkie te tablice było widać, nie? Tych funkcjonariuszy pojazdów. No. A w trakcie, ale... Wczoraj tak. Ale wczoraj... poczekaj, dawaj. Bo to jest bardzo ważna rzecz, bo to wszystko się dzieje, a ja dzisiaj rano powziąłem z mediów ogólnie dostępnych informacje, czemu to się dzieje. Mm-hmm. Bo to nie jest tak, że sobie tam, wiesz, pan prokurator postanowił o to dzisiaj. Tam jest pan Tomasz N.,
który był jakimś szefem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, który dokonał aktu pękło pupu. I zaczął zeznawać po prostu. I na podstawie tych zeznań są aresztowania i wejścia. Okej. Tam już jest rozprute. Czyli stamtąd to się tam jest koronka, wylało. Się pruje, tak. Tam to wypłynęło. I to nie jest, że se tak weszli, tylko po prostu no, to jest na mieli podstawie podstawę zeznań pana Tomasza M. kimkolwiek jest. No i na razie nie wiadomo, co tam znaleźli, poza tym, że wczoraj media obiegła informacja, że w domu Ziobry. No jak to znaleźli? Chyba. Tablety dzieci. Tablety dzieci plus jeszcze znaleźliśmy, tutaj jest cytat, znaleźliśmy oryginał teczki nadzoru akt postępowania przygotowawczego dotyczącego go osobiście w sprawie śmierci jego taty. To był oryginał archiwizowany co prawda sprzed lat. Inne dokumenty też znaleźliśmy. Problem jest też taki, że takie dokumenty powinny być strzeżone, no tak. A one znajdowały się jednak w... Joe Biden miał takie papiery w łazience. Chyba coś, była taka akcja kiedyś. No. Słuchaj, jak leżą, to możesz ciągnąć. Pan były prokurator generalny mówi o przeszukiwaniu trałowym i to tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko ja rozumiem, łączę się w bólu, ale poza gdyby nie ten subtelny fakt, że gościu stoi za setkami, jak nie tysiącami takich akcji, nie? No właśnie. Ale nagle jest bardzo... Myśleliśmy, ile do tej pory przeszukano miejsc. Przeszukano 25 25 lokacji. Domów Zbigniewa Ziobry. Lokalizacji? Nie, tu akurat jeszcze innych, ale 25 ich było. Pewnie będzie ich znacznie więcej. Co dalej w temacie tego śledztwa zobaczymy już niebawem. Dobra informacja, myślę, że milsza, czyli WOŚP. Pobił rekord, o 38 milionów złotych więcej zebrali w tym roku niż w poprzednim. Najbardziej mnie imponuje tak miliony. Naprawdę te 7 groszy na końcu, bo to jest dokładnie. Tak, wskazują taką skrupulatność. Nie zakro... Ktoś na Allegro być może wiesz. Nikt sobie patrz, nawet 7 groszy nie przytulił. Nie, wszystko oddane, po prostu prosto. Z dałaś na orkiestrę w tym roku? Dałam, nie siebie, tylko dałam pieniądze, tak. Ja rozumiem. Ja co oddałeś? Też dałem. No mogę ci opowiedzieć anegdotę o oddawaniu na rzecz na orkiestrę, ale nie wiem, czy chcesz ją usłyszeć, bo nie jest to miła historia. Tak? No, ale opowiem ją. Dawaj. Kiedyś oddałem samochód. Mhm, jaki to był? BMW 7. O proszę. Tak, kupiłem BMW 7. To było jako BMW 7 wtedy, takie tak? Białe, miałem takie białe BMW 7 stuningowane przez firmę AGT, kiedy jeszcze prowadziłem program w TVN Turbo motoryzacyjny. Kupiłem kolejny model, kolejną generację, 65 i tą poprzednią postanowiłem przekazać na orkiestrę świątecznej pomocy. I pamiętam, który był 2008 rok chyba, coś takiego. No i problem polega na tym, problem się pojawił w momencie, kiedy, najpierw okazało się, że nie ma innej formy wystawienia tego auta dla orkiestry niż wystawienie go na portalu aukcyjnym na oficjalnej aukcji WOŚP-u. Mm-hmm. Czyli nie ma tak, że sobie ja sobie go wystawiam, mówię, to jest na wielką orkiestrę, czyli musi przedaję przez kilka rąk potem. I przekazuję środki. Mm-hmm. Nie ma. Przekazuję samochód na aukcję oficjalną. No i teraz uważajcie. Ktoś wylicytował ten samochód za 250 tysięcy złotych. Mm-hmm. Imponująca kwota. A jaka była jego wartość? 40-30. Mm-hmm. I teraz uważaj. Na szczęście ta osoba była niewypłacalna. Bo wiesz, co się okazało? Mm-hmm. Jest taki patent, że ten ktoś wylicytował za 250 tysięcy złotych. Te 250 tysięcy złotych ten ktoś wpłaca na to Allegro, nie? A wiesz, co ja dostaję? Kwitek do Urzędu Skarbowego na podatek dochodowy od tego samochodu. Że jeszcze ja muszę zapłacić jeszcze 50 tysięcy dopłacić, rozumiesz? Czyli tak jak są te, no tak, okej. Okay. Jakby kumasz, a to nawet na moje konto nie wpływa te pieniądze. Te pieniądze idą raz do nich, tylko jeszcze musisz 250 i jeszcze 50 dołożyć od siebie, nie? O, no to nie fajne. No i wtedy właśnie to był ostatni raz, jak przekazałem coś imponującego na tą akcję. No, sama akcja jest szczytna, ale no chyba przyznasz, że lekka przeginka, no nie? Zwłaszcza kiedy to jest taka kwota, tak? Ale wiesz, no, jak coś, co ma wartość no, realną, mniejszą niż ten podatek i tak. Ktoś w akcie dobrego serca postanowi to kupić i ciebie nagle wstawia na taką minę, to ja ci dziękuję za A takiego interes. Podatku nie masz jakoś rzucić w koszty, czy coś? Słuchaj, no ale to najpierw trzeba go zapłacić. No, z jakiej paki masz płacić podatek od wzbogacenia się, kiedy to wzbogaca się akcja o 7 groszy na końcu.
No właśnie, no wiesz, ja przez kilka lat pracowałam w instytucji, która nie pozwalała nam brać udziału w OŚP-ie, dlatego ja zbierałam finansowo, ewentualnie albo do puszki, ale albo co, nie można było serduszek nosić na korytarzu? No tak była dalej? Chyba taka pogodynka, która wyszła na antenę z serduszkiem i potem już nie koniec. Teraz ona wróciła do TVP. Triumfalnie. Tak, triumfalnie, że no, no, nie dziwię się, bo to była jednak no, paranoja. Swoją drogą, taką mam refleksję, nie wiem, czy też to masz takie odczucie, jak politycy Koalicji Obywatelskiej mają wpięte te serduszka, mm-hmm. swoje logo. Mm-hmm. Czy nie czujesz inspiracji orkiestru, żeby z daleka wyglądało to jak... No, jest to takie. Jest, bo to jest czerwone i białe w środku. Tak jest, z daleka można się pomylić, nie? Tak, tak, jest to skojarzenie. Białe, czerwone... Myślę, że coś tam jest coś na rzeczy, że... Uruchamia dobre wspomnienia, dobre sentymenty. Pieniądze zostały zebrane na cel, czyli sprzęt do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. No tak, płuca po pandemii, tak się nazywała ta licytacja. Na taki cel zbieraliśmy w tym roku. Kawał kasy, co? Kawał, 287 milionów. No. Nice. Ale dzisiaj też o milionach jeszcze porozmawiamy, bo w Stanach Zjednoczonych tam była jakaś piękna loteria i dobra wygrana. I charytatywność odwrotna. I wygrali więcej niż zostało przekazane w sumie na WOŚP przez cały kraj i nie tylko, i wszystkie Polonie. No ale dobra, ambasador Rosji wyjechał z Polski, dał świadectwo swojej kultury. No żeby, ja ci powiem tak, Iza, żeby to było tak, że on dał świadectwo swojej kultury, w cudzysłowie oczywiście, a nie, że on wyjechał specjalnie, bo już nie ma po co wracać. Jeśli wiesz, o czym mówię, nie? Podobno, bo... no tak, podobno wróci. Tak mówię, podobno wróci, no ale to wiesz, no, podobno Putin nie ma w planach ataku na Polskę i kraje nadbałtyckie. Codziennie mam wrażenie, że mówimy o wojnie. Strasznie dobijający, zwłaszcza w środku poranek. Jakaś taka świadomość, no jest zagrożenia powinna być. No. Świadomość tak, ale nie budujmy, wiesz... Na siłę jakiejś paniki wielkiej. Na razie spokojnie. Porozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Oczywiście wezwano pana ambasadora Rosji do tego, aby wypowiedział się w sprawie no, zagubionego pocisku manewrującego, przelatującego. Który przelatywał nad Lubelszczyzną. I on w końcu, gdzie on? Doleciał do... Nie, on przeleciał i wrócił. Nie, do pod Bydgoszczy to była inna rakieta. To była inna rakieta. To pan Błaszczak ją widział, a nie widział. Tak, i przestrzeń, i ona nie została zestrzelona wtedy nad Bydgoszczą. Nie, ona sobie doleciała i baba ją tak, znalazła, pani przepraszam. I naruszył. Natomiast ten incydent, o którym mowa, miał miejsce nad Lubelszczyzną. Pan ambasador miał zeznawać w tej sprawie i nagle zniknął, nie stawił się na zeznaniach, no bo nie powiedział, że nie przedstawiono mu żadnej podstawy dowodowej co do sytuacji z pociskiem. No na pewno... Na pewno jest w nim taka buta i, i chamstwo po prostu typowe no dla tego typu środowisk. Dokładnie. No miejmy nadzieję, że wróci i będzie się tłumaczył. Znaczy nawet no, tam... Jak wiesz, ta rakieta. To, tam wiesz, że z tym tłumaczeniem. No, my się tłumaczył, przecież on tam, przyjdzie tam... To jest jednak dyplomacja i polityka, to jest więcej niż rozmowa. Dyplomacja, pod tytułem pakuję walizkę i wychodzę. Tak, no ale dlatego mówię o tym, że oby wrócił, bo... Przez wiele lat miałem studio na ulicy Bobrowieckiej, tam gdzie For Fun TV, w budynku dawnej ambasady Korei Północnej. Mm-hmm. Jest taki budynek imponujący zresztą, obok tych ruskich hoteli dla szpiegów, jak to się mówi. I tam jest taka akcja, że poza tym, że na tym budynku jest piękna mozaika, taka typowa dla Korei Północnej, i od tyłu tego budynku jest napis... No, tymi krzaczkami, który zdekryptowaliśmy kiedyś i się okazało, że to jest cały naród Korei Północnej walczy z imperialistyczną Japonią, czy coś takiego. To jest tam widok jakby na taki bloczek, który był przy tej ambasadzie, w którym mieszkali pracownicy. I oni tam mają swoje grządki, bo oni tam są odcięci od wszystkiego. Oni sobie muszą sami uprawiać pomidorki i tak dalej, bo tam nie ma pieniędzy na utrzymanie ich. Oh yeah. Dlatego oni wynajmują ten wielki budynek, wiesz, firmom komercyjnym, żeby się utrzymać tutaj tą placówkę. Ale cały potem polegał na tym, że byśmy mieli bezpośrednio widok na ten ich zaułek. I co tam się działo? No i chodziło o to, a to był taki moment napięcia, gdzie tam, wiesz, prężyni muskuły i kolejne próby rakietowe i wszystko polega na tym, że dopóki oni tam są, to jesteśmy bezpieczni, nie? Jak zobaczymy, że ich tam nie ma... To będzie znak, że trzeba się zawijać, bo wiesz, może być bum-bum, nie? A. Więc żeby tak nie było właśnie z tym... Chodzi o te takie wysokie budynki, które są już opustoszałe. Tam nikogo... No to jest to szpiegowe, tak, nie? Tak, a obok jest taki dwukondygnacyjny, rozległy budynek. Mhm.
I tam bardzo ciekawy budynek swoją drogą, bo myśmy mieli studio pod, wiesz, na minus jeden, zero zasięgu. Wszystko jest żel, beton, klatka Faradaya, tak budowane, teraz, żeby CIA nie podsłuchiwało. Tak, jak teraz 5G przecież było, wiadomo. O, to... I mojej znajomej właśnie teściowa miała taką bardzo mocno sfokusowaną akcję na to 5G i że trzeba się bronić, że kiedy ona remontowała sobie mieszkanie, to kazała jej wymalować całe mieszkanie tą farbą, która miała chronić specjalnie przed 5G. No i co chroni? Była ona czarna w ogóle. Była bardzo droga, plus jeszcze zamówili firany, które też miały odrodzić w razie czego, tak od tego 5G. I co, jak ta teściowa tam sobie daje radę? Odcięta jest od 5G? No ona ich odcięła, bo to było tak, że remontujecie mieszkanie, które należy do mnie, ale pamiętajcie, że pamiętajcie o 5G. O 5G. Nie, więc żeby tam mieszkać, trzeba było wykonać poszczególne instrukcje teściowej. No. No, instrukcje teściowej zawsze trzeba wykonywać. Będziemy się śmiać, jak ona już, wiesz, nie będzie napromieniowana, a my... No tak, ona cały czas będzie miała, wiesz... Nam trzeci ogon kontakt będzie z bazą. Dokładnie. No dobrze, ale dobra informacja z Polski jest również taka, że 13-latek dostał trzecie serce. Chodzi oczywiście o retransplantację serca u dziecka. Pierwsza transplantacja odbyła się w 2022 roku. Niestety to serce nie funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować, więc chłopak dostał trzecie serducho i na razie chłopak czuje się dobrze, aby tak zostało jak najdłużej. Niestety te wszczepione czasami elementy ciała potrafią zawodzić. Więc trzeba mieć pod ręką stan zdrowia. To jest, i tak dla mnie to jest niesamowite, że człowiek doszedł do takiego. No a ze świnie punktu, ostatnio mówiliśmy, że... Że wiesz, że jest w stanie takie rzeczy robić, tak, nie? Tak, że co to było? Czy to było trzecie serce, rozumiesz? A od świni przeszczepili nerkę. I tam było, że zostało zmodyfikowane jakoś genetycznie po to, żeby było bardziej ludzkie niż świńskie i pan funkcjonuje. Obudził się, działają nerki, na razie wszystko jest w porządku. Wiesz, no jeszcze to nie są organy hodowane, ale pewno do tego też będzie to zmierzało. Jest też duży plus, coraz więcej Polaków, polskich lekarzy robi świetnie podobno przeszczepy włosów, więc... Włosów? Tak. To w Turcji chyba. A wiesz w ogóle, dlaczego wypadają włosy tak na froncie mężczyzną? Poza tym, że to jest androgeniczne łysienie. Chodzi o to, że te włosy, które są na froncie, są pozbawione testosteronu. Znaczy mają testosteronu bardzo dużo. I dlatego wypadają. A jak tutaj to? Z tyłu głowy nie mają testosteronu już. Ale przecież włosy to jest produkt uboczny na skórkę. No tak, ale jednak w samym składzie nie ma tego testosteronu. Stąd przeszczepiają ci włosy, stąd tutaj one się trzymają. A nie stąd? Nie wiem, jakie masz włosy. Ja nie wiem, ja mam naturalne. Ja nie łysieję i ja nie mam tych problemów. Szczęściarz. No, po prostu wiesz, dziękuję. Po prostu zdrowy chłopak jesteś. No. Na to wychodzi. Dbasz o to. No ale właśnie, Michał ma serce nowe, gratulujemy, trzymamy kciuki, aby wszystko było dobrze i tą dobrą informację. Oby się przyjął i oby żył długo i szczęśliwie. Dokładnie tak. Przejdźmy w takim razie do świata. No. Świat. Proszę bardzo. Niewiarygodna wygrana w amerykańskiej loterii, zwycięski kupon wart 1 100 000 000 dolarów. Pracownik londyńskiego muzeum miał sprzedać na aukcjach 1800 wyniesionych eksponatów. Anomalia w Argentynie. Sałata kosztuje tyle, co wołowina. Problem na Mount Everest. Himalaiści będą musieli zabierać ze sobą swoje odchody. Czyli jest... No ja pięknie, obliczyłem... Zacznijmy od tego. Przez żołądek. Ja obliczyłem, to jest w ogóle jakaś masakra. Znaczy masakra, to są twarde dane, moi drodzy. 3,5 kilo. Tak. Statystycznie produkuje himalaista podczas wizyty na Mount Everest, ponieważ przez 2 tygodnie... A mniej więcej... 250 gram dziennie. Jedna... Bardzo ciekawe dane, nie wiedziałem, że to aż tak wygląda. Jedna przesyłka ma 250 gram. Jedna przesyłka ma 250 gram. Jedna dziennie daje nam średnio 3,5 kilo. I teraz te 3,5 kilo siebie poniekąd będą musieli zabierać. Tak, dostaną w czasie wyprawy na starcie takie specjalne worki, które przynajmniej utylizują produkt, zapach. Tak, tego zapachu. Ale świadomość noszenia tego ze sobą jest... Znaczy nie wiem, tu masz myślę, namiot, że może trochę to psuć, psuć to obcowanie z pięknym to prawda. Gór. Ale tak samo psuć obcowanie może to, że wchodzisz... I wdepniesz. Dokładnie, i wdepniesz i widzisz wokół dużo odchodów, widzisz śmieci, tam jest jeszcze jakaś góra po prostu śmieci, które no właśnie, to jest to, czego nam nie pokazują. Ludzie, no właśnie, wydaje się, że to jest szczyt i warto... To trochę odstrasza od himalaizmu. Tak, każda wspinająca się osoba produkuje 250 gramów ekskrementów dziennie i spędza 2 tygodnie w obozach na górze, zanim zdobędzie szczyt.
facet zaznaczył, opowiadając o skali problemu. 3,5 kilo. Mm-hmm. Żeby go zminimalizować, każdy himalajista otrzyma 2 wielorazowe worki zawierające substancje chemiczne, tylko 2. 3,5 kilo to są 3 butelki 1,5-litrowe wody. Czynią je bezwonnym. Jezus, to strasznie dużo człowieka w Ale ile to człowieka ubywa, nie? No, to jest dobra terapia odchudzająca. Nie wchodźmy w to jedni, za bardzo. Jedni łykają tasiemca. Jezus Maria, to jest straszne. Straszne. Ale to modelki tak robią. Myślę, że albo jedzą te tampony. Myślę, że ci, którzy kupują w internecie sposób na bycie szczupłym i zabawiają dziwne produkty z internetu. Myślisz, że... Modelki jedzą waciki przecież na sam. No właśnie, no mówię, tak waciki było. Czy jakieś tampony, tak, nie? Tak. Bo to wchłonie. Tak. Straszne to jest. Kiedyś jedna z takich... To też modelki dzielą się na modelki i fotomodelki, tak. Czyli takie, co nie spełniają norm modelki. To jest Max Models, pamiętasz? I bardziej mogą sobie same decydować o tytule modelki. I kiedyś jedna z takich właśnie samozwańczych modelek lansowała teorię, znaczy nie lansowana, po prostu tak robiła, jadła kostkę rosołową tylko, nie? O, i od razu czuła się w wiesz, kondensacja smaku. I tłuszczu. I tłuszczu, ale nie wypełnia. No ja... Czyli wiesz, 2 waciki, 1 kostka rosołowa, to jest jak dieta małysza, nie? Bułka, banany, to... No ja mam wrażenie, że jednak większość preferuje po prostu paczki papierosów. Że to wiesz, tak? Papierosy trochę sprawiają, że nie jesteś aż tak głodny i dlatego te modelki też dużo jarają. Mi się wydaje, że jeszcze inne metody stosują. No, jest pewnie ich dużo. Na szczęście my nie jesteśmy modelkami. Fitness po prostu. Fitness. Ty to chyba trochę modelką jesteś. Już teraz to nie jest. Ale byłeś kiedyś. Coś tam troszkę. Ale ja wiesz co, ja byłam... Ale jak zdjęcia nam robią, to jednak stare nawyki są, co? No tak, to prawda. Tutoriale na YouTubie po prostu oglądam. Ale prawda jest taka, że ja, słuchaj, byłam za duża. Jak to za wysoka? Byłam za wysoka, bo miałam 1,80 m, mam 1,83 m wzrostu i miałam za szerokie biodra zawsze. Niestety. Nigdy nie zrozumiem świata modelingu, naprawdę. No jego właśnie. Wymagań. Ale gdybym wygrała 1,100 000 000, być może zmieniłabym coś w tym świecie. 1,100 000 000 dolców. Dolców, dokładnie tak. To jest bardzo ważne. Ktoś to wygrał. To nam daje ile złotych? Bardzo dużo złotych. No właśnie, kartkę. Jest to 5. co do wielkości wygrana w historii gry. Szczęśliwie prawidłowo wytypował numery z losowania 7, 11, 22, 29, 38 oraz numer Mega Ball 4. No i nie wiemy, kto jeszcze wygrał te pieniądze. Bardzo często, jednak najczęściej jest to są to tajne dane i nie upubliczniają tego, kto wygrał takie pieniądze. Potem widać to po prostu... Tak, szybkim, dokładnie. Skąd masz tą furę? Szczęśliwiec będzie mógł wybrać albo wypłatę gotówki w wysokości pół miliarda? No, pół miliarda. 537 milionów dolarów lub rozłożyć wygraną w wysokości 1 miliard na 30 lat. Co byś zrobił? I właśnie to jest ciekawe, bo to jest ciekawe, czy to jest, że możesz wypłacić teraz to jakby mniej niż połowę. Tak. Ale od razu... Mhm. Czy przez 30 lat całą kwotę rozłożyć, czy to jest po opodatkowaniu, no bo wiesz, 10% jak w Kalifornii wygrał milion, no to dostałby 400 tysięcy z hakiem. Ciekawe, ile jest podatku. Jest więcej, ja widziałem takie wyliczenia, jak tam, nie wiem, w Kalifornii właśnie, nie? Że tam zarabiasz milion, no to realnie to jest 400 ileś tysięcy tam z hakiem po opodatkowaniu. Czyli bardzo dużo. Więcej niż połowę się zabierają. Nieźle. No więc tutaj wychodziłoby na to, jest, że bo to jest, też jest tak, taka kwota, że dobra, masz pan naraz tyle, albo przez, bo to o to chodzi, nie? Tak, że, tak. Że wiesz, to może być, że masz pan tutaj połowę od razu, czyli 500 baniek, z czego panu połowę zabieramy i to z 1,300 000 jest 250 milionów, mało. Czekaj, dobrze, to jest muszę przewrócić telefon, bo już mi się nie mieszczą zera. I chcę zobaczyć, jeśli byśmy podzielili to przez rzeczywiście... Dobra, mam miliard. To jest miliard, prawda? Dobrze tyle zer? Miliard tak, 130 jest, milionów. Tak. I podzielić... Przez 30? Nie, na 30... A, 30, 30 lat, dobra. A potem 30 przez 12. Jeszcze, dobra. Plus podzielić jeszcze przez 12. No to są 3 milion 138 tysięcy? Miesięcznie? Możliwe, że to tak wyszło? Tak. 3 bańki? No to fajnie. 3 bańki dolarów, czyli
Bardzo dużo dolarów. Ja pierniczę. No, to pokazuje, że... 12... Ja bym jednak postawiła na te co miesiąc. Ja też. No nie? Po co być pazernym? Dokładnie, bez przesady. Ale dalej bym pracował w kanale Zero na 7 rano przychodził. Pracowałbyś. Tak, podjeżdżam sobie codziennie innym Rolsem i sobie pracował. Nice. O, może bym się z Krzychem dogadał, kupił ten kanał. Dokładnie. I byśmy wtedy mieli spokojnie nie rok bezpieczeństwa, tylko 10 lat tak. co najmniej, albo i 100. I na samozatrudnieniu. I na samozatrudnieniu. No fajna nagroda, fajna. Gorzej będzie miał ten, co pracował w londyńskim muzeum i przez 20 lat, bo pracował tam 2 dekady. On też chciał mieć nagrodę swoją, no czuł właśnie. Się niedoceniony. Tutaj chapnął, tam chapnął, tu wziął biżuterię, tam kawałek jakiegoś kamienia specjalnego tam. Ale to było w British Museum, nie? British Museum, 1800 wyniesionych eksponatów. No to może po prostu chciał zrobić jakiś, wiesz, filię muzeum plenerową, czy tam, wiesz... No, sprzedawał to dalej. W domu sobie robił swoje małe British Museum. Na swoich 40 metrach kwadratowych na przykład. 1800 eksponatów to jest bardzo dużo eksponatów. To jest bardzo dużo eksponatów. Ciekawe też, jakie to eksponaty, wiesz, tam jakieś... Monety, złota biżuteria, klejnoty z kamieni półszlachetnych, czy szkła datowane na okres od XV wieku przed naszą erą do XIX wieku naszej ery. I on to normalnie bardzo sprzedawał. British Museum informuje, że odzyskało już 356 wyniesionych eksponatów. O, to jeszcze tylko 1500. Dokładnie, to jest rzut kamieniem. No i pan sprzedawał po prostu te eksponaty dalej na różnych aukcjach charytatywnych. Niekoniecznie, bo sam siebie wspierał. Używając fałszywych imion, maskował to wszystko, podrabiał dokumenty i manipulował muzealnymi rejestrami. To ale też cwane. 20 lat się utrzymał. 20 lat. 2 dekady. I przez 20 lat nikt nie skumął, nie? Tak. Ale to pewno wiesz, mi się wydaje, że on to nie wynosił z ekspozycji, tylko z magazynów. Czyli po prostu, wiesz. Że nie zostało zarejestrowane, no bo tak, no bo w końcu masz kamerę na pewno na każdym rogu, chyba że nie wiemy, co to było. W magazynie też, ale no wiesz, przez 20 lat to nie było kamer tak bardzo tam pewno. I pytanie, co to był za pracownik? CCTV nie było takie rozwinięte 20 lat temu. Czym on się zajmował? Czy on był pewno jakimś typem ochroniarz, albo tak mówiąc potocznie, cieć. Czyli osoba, której ufasz z reguły. O, zawsze. Trochę tak jak z księdzem. Też mu ufasz. Akurat nie do końca. Ale pewne sytuacje pokazują, że jednak nie do końca. No, ale wiesz... Myślę, że to wynosi z jakiejś piwnicy czy z magazynów, no bo wiesz, tak, żeby z ekspozycji tej, a tu spineczkę, tu monetę, a tam wiesz... Do kieszeni. Myślę, że jak jest tyle eksponatów wystawionych, patrząc przez pryzmat Muzeum Narodowego w Warszawie, ile jest wystawionych eksponatów, a oglądałem kiedyś, ile tam jest, wiesz, rzeczy niewystawianych w magazynach, no to pewno jest ich więcej w magazynach niż wystawionych. Można się pogubić. To można się pogubić, no. No właśnie. Myślę, że jakby zrobić mocny audyt, taki mocny, twardy audyt w polskich muzeach, to by się też okazało, że część jest British Museum. Wiesz. Być może to był Jaś Fasola. Jaś Fasola nie robił takich numerów. To prawda, on był tym, który strzegł bezpieczeństwa w muzeum. Anomalia w Argentynie. No właśnie, podobno nowym bitcoinem jest kakao. Kakao? Kakao, bo jego wartość w ciągu 2 lat wzrosła tak znacząco, że przebiła bardzo mocno bitcoiny i kolejnym, jak widać, bitcoinem może być sałata. No ale sałata nie na darmo, to jest określenie pieniędzy. To prawda. Dobra, Iza, pierwsza rzecz, bo ja czytałem tą wiadomość i tak mówię, ale tu wyjdę może na dzbana, ale nie wiem, jakie są aktualne kursy sałaty w Broniszach, nie? Na giełdzie. Ja też nie wiem. No nie, no ile kosztuje sałata w sklepie normalnie? No dobrze. Żebyśmy wiedzieli, jak bardzo... Cena sałaty... Dziś. Natomiast porównamy ją za chwilę. Okazuje się, że słuchajcie, nie no, praska giełda spożywcza SA. Czy taka cię wartość satysfakcjonuje? Średnia cena 4,80. 4,80, a tam do 46,50 za kilogram. Tak, mam nadzieję, że to jest dobra cena. Oczywiście cena jest wywindowana dlatego, że pogoda płata figle w Argentynie. Najpierw była susza, potem przyszły ulewne deszcze, w związku z czym za kilogram sałaty w Argentynie można zapłacić nawet 48,60 zł. Ale w ogóle, cena. Jak sobie myślę o Argentynie... Nie widzisz sałaty. Nie widzę sałaty, nie? Nie znam kuchni argentyńskiej, ale... Nie kojarzę nie tego z Ameryką Południową. Sałata i Ameryka Południowa się nie kojarzy w ogóle. No dlatego tam. Pewnie, że wiesz, że raczej sałata... Nie, ale sałata kojarzy mi się tylko z Polską. Dokładnie, nasza polska sałata jest Zana najlepsza. Tam, wiesz, lodowa. 4000 do 6000 pesos za kilogram. Czyli rozumiesz, czyli argentyńska wołowina słynna jest tańsza niż ta sałata. No.
Czyli to co oni jedzą, biedni? Ale rok temu mój brat był w Brazylii w pracy i mówi, że takiego mięcha, jakiego tam doznał i doświadczył, to nigdzie nigdy nie doznał. Więc no myślę, właśnie, że to jest taka powszechna sprawa. W Argentynie to tak samo. Więc no, po co sałatę w ogóle iść do tego burgera? Kurde, ale to jest 10 razy drożej niż w Polsce. No to... 10 razy drożej. Ale tu jest... Po prostu my to mamy dobrze. Właśnie chciałem to powiedzieć, żyjemy w złotym kraju. Nie to co na Mount Everest. A zakładam, że sałata była jeszcze za PiSu jeszcze tańsza. Za Tuska jest drożyzna, wiadomo. No jeszcze teraz rolnicy strajkują. No, to też sałata pójdzie w górę. Ja bym wykupywał sałatę. No ja też ostatnio czytałam artykuł a propos tego, że w Polsce jest tak dobrze, że odkryto, że w Łodzi, w jednej z łódzkich galerii, bo ty jeździsz czasami do Łodzi, więc taki ostrzegawczy sygnał ci daje, żebyś nie oddalał się do toalety w łódzkich centrach handlowych, gdyż odkryli tam szajkę zboczeńców, która nawierca w drzwiach w toalecie dziury i tam wiesz. To chyba nie w męskiej. W każdej podobno. I był gość, szajka, który normalnie... Szajka LGBT? Tak. To nie. No to jak to w męskiej, to co? Nie wiem, może tam kobieta jakaś się czai. Kobiety takie nie są. W życiu. Tak samo nie chodzimy na Mount Everest. Nie, dlatego nie chodźcie do łazienki w manufakturze zapewne, tylko jak na Mount Everest i ze sobą. Był gość, którego można znaleźć na TikToku, który opowiedział o tej całej sytuacji, że zorientował się w tym momencie też, kiedy wypchał papierem tą dziurę w drzwiach. No bo wiesz, siadasz sobie na kibelku, patrzysz, że z boku jest dziura, coś tu nie pasuje. Więc wypchał to papierem, skorzystał z toalety, wyszedł i wrócił się z ciekawości, a tego papieru już nie było. Kurde. I to jest kilka osób, które regularnie korzystają z tego widowiska. W ogóle sam fakt podglądania kogoś w akcie defekacji jest... Znaczy, no w ogóle idziesz do galerii handlowej po to, żeby... Podglądać. Popatrzeć sobie na ludzi, którzy... No, są w łazience. Są w łazience. No. Także uważaj, mój drogi, bo ty do Łodzi często się wybierasz. Nie, no jak do Łodzi, to do łazienki nie ma co chodzić, no wiadomo. Co najwyżej na stacji benzynowej albo na dworcu. Czekaj, strajk taksówkarzy. Był to już wczoraj. Niebawem, był wczoraj. Czy ty właśnie jadąc wczoraj przez miasto widziałeś? Specjalnie udałem się w miejsce strajku. Bo nagrywałeś swój odcinek? Nie nagrywałem odcinka, ale widziałem ten strajk taksówkarzy. No, no i co? No i chodzili, nie jeździli. Właśnie jechałem ze Stachem i musiałem mu wytłumaczyć, o co tu chodzi. No bo było dużo ludzi? Bo nie byłam wczoraj w Warszawie. No nie wiem, ze 150 osób, 200 może, no nie wiem, coś takiego. Okay. Wszyscy mieli te kamizelki żółte, to było łatwo widzieć. I co, oni przychodzili? No i godzili tak, że jakby... Jak są, jest przejście pod, jak jest wjazd do Złotych Tarasów, do garażu, przed Hard Rock Cafe, tam są pasy, to oni tam przechodzili, szli w stronę Świętokrzyskiej, przechodzili następnymi i tak chodzili, nie? Czyli w kółeczko. Tak, no, ale to zablokowanie Emilii Plater, serio? No, ale który to było godzinie? No, nie wiem, gdzieś 16. No to co najwyżej ta pora była dosyć. No dobra, no to jest takie miejsce, no... Najbardziej pewno doskwierało to tym, co chcieli wjechać do tych tarasów do garażu. No, no ale tam też tam miejsca by nie znaleźli po pierwsze 16. Myślę, że znaleźli. Tam jest ten problem, znaczy problem, tam wszyscy szukają na poziomie minus 1, no minus 3 zawsze jest. No tak, nie chce się zjechać na dół, a nie chce się na dół. A tam za godzinę 15 zł? Nie, 10? 6. Ta pewno? 6. No dobra, ale potem już masz na pewno 6, bo wiesz, jest to metoda skrótu. Jak są korki. 3 zł można przejechać, trzeba wiedzieć. A widzisz. Jest taki przejazd, wiesz, jak się jedzie tam ode mnie z kolejowej, tam Chmielną, bo Chmielna ma też kontynuację tam, nie? Tak. Wjeżdżasz sobie do Złotych Tarasów podziemnym tym wjazdem. Za 6 zł wyjeżdżasz Emilii Plater i przejeżdżasz pod Pałacem Kultury. Teraz chyba. I nie rozumiem, że nie wychodzisz z samochodu. Teraz się nie da przejechać, ale za dwójkę jeszcze się przejeżdżało i idę się. Ale poczekaj, przejeżdżasz przez ten park. Nie wychodzisz z samochodu. A nie jest tak, że masz 15 minut za darmo? Nie ma. O ja. Kiedyś tak było, to było. Tak. To pod pałacem się płaciło. I za 8 zł omijasz korek. Za 6 czy za 8? Nie, za 6 w Złotych Tarasach i za dwójkę jeszcze było, wiesz, pod pałacem, bo wyjeżdżałem ze Złotych Tarasów, przyjeżdżałem pod pałacem parkingiem, wyjeżdżałem pod kinem Relax jakby, nie? Mm-hmm. Tylko teraz tam nie można już wyjechać, więc ten skrót nie jest nieaktualny, ale... Czyli skróciłeś czas, ale wydałeś 8 zł. Za parę złotych się nie stało w korku, no. Się wjeżdżało tutaj jakby, wiesz, od towarowej jechałem opłotkami.
A bilet na autobus albo na metro 4. No tak, ale do metra trzeba się dostać. To prawda. Ale tu nie ma krytyki, bo jeździsz dużo na rowerze. W każdym razie będziemy dzisiaj mieli, jak rozumiem, reprezentantów związku. Będziemy tak. Będziemy mówić. Zawodowego taksówkarza, to sobie pogadamy. Wypytamy, o co walczą, jakie są ich postulaty, jak długo będą walczyć. Mnie najbardziej interesuje, tam jest taka, ale to dojdziemy do tego, bo tam wyczytałem, że wysokość stawki maksymalnej nie była zmieniana od 22 lat. Może ona nie była zmieniana, tej stawki maksymalnej, ale jestem przekonany, że w ciągu ostatniego półtora roku to wzrosła ta stawka za przejazd w taksówce normalnej dużo. No ja korzystam niestety, bądź niestety. Ja korzystam rzadko i korzystam zawsze z jednej firmy. Z jednej, więc wiem, jak na przykładzie jednej firmy to wzrosło. Ale porozmawiamy z tym. Ostatni raz wzięłam taką taksówkę, była to taksówka z lotniska, gdyż żaden Uberowiec czy też Volt nie mógł przyjechać, więc wzięłam pana z lotniska, wpakowaliśmy się do auta, powiedzieliśmy, że jedziemy na Ochotę, wystarczająco blisko i daleko zarazem. I pan był bardzo wściekły, że wziął nas na tak krótki dystans i że on nie zarobił wtedy pieniędzy. Kurde, ja... Bardzo brzydko, nie powiedział do widzenia, w ogóle trzasnął drzwiami i odjechał. Ja z Okęcia na Kabaty to też mam dość nawet krócej. Mhm. Ale nikt raczej się nie denerwują. No, to może ja po prostu... Ale to wiesz, to też umówmy się, grosze to już nie kosztuje w to ten prawda. Dystans. To prawda. Także dzisiaj pogadamy, ponieważ to był strajk, jak najbardziej strajk pokojowy, ale panowie taksówkarze i panie też powiedzieli, że jeśli to się nie poprawi, jeśli ich postulaty nie zostaną zatwierdzone i zmienione zasady obowiązujące w tym momencie, no to wtedy już ten pokojowy nastrój się zmieni. Będzie na innym przejściu dla pieszych. Dokładnie tak. Piątek, weekendu początek. Dobrze go zacząć z dobrym nastawieniem, energią fizyczną i psychiczną. Jutro. Rzeczywiście dzisiaj jest czwartek, ty patrz. No i wszystko mi teraz legło w gruzach, ale nad formą się nie pracuje jeden dzień. Pracuje się co najmniej kilka dni, tygodni, miesięcy. Robi to Janek od już prawie 2 miesięcy. Ćwiczy razem z naszym sponsorem SFD i z Radkiem i Natalią. A materiał z tych ćwiczeń mamy oczywiście dla was. Piątello. Ej. Piątello. No gdzie to? No dajcie Janka, halo, ja. Słuchajcie, piąty dzień z ekipą SFD. Natalia i Radek już tutaj przygotowują się do czegoś, co dzisiaj robimy, czyli robimy test wytrzymałości poprzez ćwiczenie plank, tak zwana deska. Zrobimy sobie taki lekki test, zobaczymy, kto ile wytrzyma, ale ciekawe jest to, że można to też robić z obciążeniem. Tak, jeśli na kimś nie robi wrażenia trzymanie planka tak po prostu, możemy sobie dołożyć, tak jak ja dokładam tutaj Radkowi na plecy 20 kilo i Radek podnieś jeszcze jedną nogę w górę. No, super. To jest progresja do zwykłego planka, a później na pewno ten zwykły plank będzie dla was znacznie łatwiejszy. Tutaj Radek ma bardzo ciężko. Radek, ulżę ci. Okej. Okay. Słuchajcie, ten talerz swoje waży, także Radek podziwiam. Słuchajcie, no pozycja plank, deska, chyba nie ma większej filozofii, po prostu się kładę i mogę tak trzymać, no ile to jest? 9 godzin, mogę tak trzymać, co za to? Czyli zobaczcie, to jest podstawowy błąd, tutaj Janek ma za nisko całą miednicę, czyli podnosimy całą pupkę do góry, zawijamy miednicę pod siebie, czyli zbliżamy mocno mostek do kości łonowej. To jest pozycja prawidłowa. Ręce nie napinaj, żeby nie tworzyć zbędnego napięcia w obręczy barkowej, bo ta część jest gdzieś tam pierwsza, która nam wysiada podczas planka, później dół brzucha. Spinamy mocno pośladki, kolana są wyprostowane. Możemy również zacisnąć pięty, jednak łatwiej jest na pewno trzymać z nogami delikatnie rozstawionymi do zewnątrz. No to możemy zaczynać. Może ty, Rafał, chcesz dołączyć jeszcze do nas? Dawaj też, odłóż tą kamerę i dawaj z nami. Dobra, to zgodnie z twoimi instrukcjami zaczynamy. No to 3, 4. Popraw Janek pozycję, zawiń mocniej miednicę pod siebie. Niestety. Super. Jak go przyzwoite wnice, ale... Kurde, super. Masakra. Także gratulacje. Tak. Jesteś kozakiem. Gratulacje. Dzięki. Dziękuję bardzo.
Wiem, na czym muszę teraz pracować. No i tutaj. Tak, tak. Ja sobie stanę, żeby trochę wiatru na mnie poleciało. No, bo to jest... Alan ćwiczy. Siła. Świr. Nie, no widać, ale przybrą na masie chłopcy. Janek? Nie, właśnie. To już nie jest Janek, to jest Jan. Jan teraz tak. To jest. Ciekawe... To jest nawet John. No tak. Z teściem. Nie, nie. John z teściem. Tam nie ma teścia. A po włosach widać, że wiesz. Bo sama mówiłaś, że wiesz. To prawda. A to co widać po włosach? W piątek to mówiłaś. Po włosach widać, czy ktoś co robi? Że nie, ona mówi, że z przodu włosy mają testosteron. A ja co robię? Ty myjesz włosy, ewidentnie. No właśnie, skoro jest tu Krzysztof Pieszko, to znak, że czas na przegląd prasy. Dzień dobry. W czwartek. Wielki czwartek. To jest w ogóle nie, to nie jest czwartek, to jest wielki czwartek i ty mówisz, że jest piątek. No ja wiem. Dzień bez kłamstwa dzisiaj, a proszę bardzo, 7:49 i zapach, mamy piątek. I znalazłeś mi właśnie usprawiedliwienie. Że dzisiaj po prostu kłamie, bo ja zawsze tak pod prąd. A w ogóle to jest smutne, że... A się ufafla. Jak mnie tutaj to jest? Minutę tu na. Ale jest. Ale się upaćkałeś. No. Dziękuję bardzo. Dobrze było cię widzieć. Co chciałem powiedzieć, że przegląd prasy, szanowni państwo. Wspaniale. Na początek Gazeta Wyborcza. Zaczynam od Wyborczej, widzę, idziesz pod prąd. Zaczynam od Gazety Wyborczej, bo na okładce Gazety Wyborczej ważna informacja. Polska jedzie na euro. Tak więc jeżeli ktoś z państwa przez 30 godzin nie dowiedział się o tym, że Polska jedzie na euro, to odsyłamy do Gazety Wyborczej. To możemy znaleźć takie informacje. A myślałem, że coś powiesz o pieniądzach. O powiem, tych, dobra, tak? Powiem, ale nie o tych. Słuchajcie, o walce Krzyśka z Gazetą Wyborczą nawet wczoraj na komisji sejmowej było. Tak? Tak. Woś nawet wspomniał, że jak Stanowski z Wyborczą, mówię, kurde, to już za daleko. Ale to już jest sprawa państwowa. A o Wośpie coś chcesz? Proszę bardzo. Wośp bez P. Powiem ci Wośp. Wośp, proszę bardzo, szanowni państwo, moi kochani. Kolejna rekordowa kwota zebrana przez Wośp. Czy my oglądasz, czy nie? Oglądasz nasz raz? Ty ciekawe, czy to jest sama kwota, o którą mówiliście o tym? Tak. Dobra, ile i jest chciałem powiedzieć, że w Dzień Bez Kłamstwa powiedzieliście prawdę. To poczekaj, powiedz, jaka to jest kwota? 281 milionów 879 tysięcy 118 złotych i 7 groszy. Ja? Oni to zrobili. Byli w totalnym szoku. Czytałem prasę, kiedy mieliście poranek. Oglądam was, bo słyszałem o twojej aferze z taksówkarzem, który trzasnął drzwiami. Nie, no to nie była afera. Po prostu pan był niemiły, ale każdemu się zdarza. Trzasnął drzwiami. Ale ja nie miałem takiej... On wyciągnął walizki. Taksówkarz trzasnął drzwiami, wyszedł. Okay. Proszę, jedź. Samochodu potem trzasnął i nie ja powiedział myślę, mi nic do... Do widzenia, jak mu powiedział. Powinnaś docenić fakt, że mogłaś z nim sobie po polsku nie porozmawiać nawet. Bo normalnie to nie można tak po polsku sobie rozmawiać. Tak, coś. To prawda, to prawda. To... Pomilczeliście się chociaż po polsku. Tak, to prawda. A czy państwo mówili o poborze? Poborze czego? Poborze. Wielkanoc, tak? Poborze do wojska, szanowna pani. Poborze na Wielkanoc będziemy się pobierali wszyscy. Stąd to poborze na Wielkanoc. Tak. Otóż nie, pobór wraca do Europy, informuje Rzeczpospolita. I sprawa jest już taka poważna, bowiem takie kraje, jak wypisałem sobie, Łotwa czy Litwa, wprowadziły pobór, będzie on obowiązkowy. Z kolei w Danii pobór został rozszerzony, bo wcześniej obejmował tylko mężczyzn. Tymczasem od 2026 roku pobór będzie obejmował także kobiety. Proszę. Tylko właśnie, czy on będzie obowiązkowy, czy będzie tylko w poszczególnych branżach, że na przykład... Ale ja ci mogę powiedzieć. No właśnie, bo ja czytałem jakiś czas temu, nie wiem, sporo temu była już taka informacja, ale to było odnośnie zawodów poszczególnych takich, które się sprawdzą. Na drastyczny ruch zdecydowała się Dania od 2026 roku. Pobór obejmuje na równi kobiety i mężczyzn. Okres służby zostanie też wydłużony z 4 do 11 miesięcy. Nie odpowiedziałam na twoje pytanie. Dzięki bardzo. A jak Polska? A jak Polska? Polska otóż chwali się tym, że mamy bardzo dużo ochotników, którzy wstępują zarówno do WOT-u, jak i do również Marianna Schreiber wróciła do WOT-u. Wróciła do WOT-u? Jesteśmy uratowani. Ja czuję się bezpiecznie. Wróciła do korzeni. Ale Marianna Schreiber jak Marianna Schreiber. Ja widziałem, że Izabela wczoraj z bronią biegała. No. Nie znasz dnia i godziny. Ale tu masz mnie bronić, a nie atakować. No, dokładnie, dokładnie. Murem za Krzysztofem Pieszko. Dziękuję. Za takim murem? Rzadko, ale schowałaś się i ty, i tedy, i to jest mur, który ochroni moją rodzinę. Z krótkiej broni. No, ale chciałam z karabinu. Krótkiej to nieprzyjemność. Nie pamiętam, ale... Ale fajnie się... Ale fajna była. Fajna była. Miał ten kolimator? O kurczę. Ten taki... Co wiesz, co ci czerwony punkt ci pokazuje. Jedyną broń, którą wcześniej trzymałam, to była broń w Warzone. Nic więcej. Albo białą broń trzymałeś w domu. Nóż. Tak, białą broń. Tak, tak. Ty też strzelałeś, nie? Strzelałem. Ale taka stacjonarna strzelnica? Nie, no chodziłem na strzelnicę. Mam kumpla, który jest instruktorem strzelecki. Ale biegałeś, tak? Nie, bez biegania, stacjonarne. Ale właśnie on taki robi
z kamerką biegnie, mm-hmm. wiesz, tam za winkla wyskakuje, tu. Jest z niego Rambo swoją drogą, dobrze strzela. No i powiem wam, że nie wiem, czy też tak mieliście. Ja na przykład pierwsze parę strzelań to byłem taki z dużym dystansem. Bo masz świadomość, że masz śmiercionośną broń. To, tak, to... A z czego strzelałeś? No z Glocków tych wszystkich, z MP5, tego karabinka takiego. Okay. Z kałasza też waliłem. Też strzelałem z kałacha. Ale z tego MP5 najfajniej. Jak widziałem, jak Rambo walił z kałacha, że brał dwa na raz i w ogóle sobie stoi spoko, ja później brałem i no nie, no jest tak, że stu... jest odrzut. Wiesz, a potem jeszcze jak usłyszałem historię, których ci nie opowiadają normalnie na strzelnicy, jak to wiesz, jak często ktoś postanowi pożegnać się ze światem na strzelnicy. O tym temacie wczoraj też rozmawiałam z Piotrkiem. To jest w ogóle wróćmy do MON-u. Tym się nie mówi, no bo wiesz, masz ileś tych torów i nagle, kurde, ktoś buł. Tak, tak. Jest taka jedna ze strzelnic w Warszawie, o czym powiedział mi wczoraj Posio, na której co najmniej raz w roku ktoś przychodzi. Myślę, że to częste przypadki, tylko o tym... Słuchajcie, nie chcę 7:54. Nie mówmy o takich rzeczach, pozytywu. Natomiast pogadamy o tym z Posio we wtorek, który do nas przyjdzie. Będzie waszym gościem. Tak. Ja tylko powiem, że polskie władze jak na razie nie mają w planu wprowadzania poboru. O tym informuje biuro prasowe naszej armii. Ale jak najbardziej mają plan wprowadzenia poboru opłat. To na pewno. Ważne jest, że ta służba obowiązkowa, ona została zawieszona, a nie zniesiona, więc może być tak, że przyjdzie taki dzień, że oni ją odwieszą i wtedy telefon... Pani Krzan, widzieliśmy na Instagramie, jak pani strzela, zapraszamy. No właśnie, mi się wydaje, nie wiem, czy dobrze kojarzę, z pół roku temu rozmawiałam w tym temacie, w programie i dziewczyny, jedna była wojskową, druga była chyba pilotką, mówiły, że to jest przede wszystkim kwestia ochoty, że jeśli chcesz wstąpić, to kobiety są oczywiście pobierane, plus te zawody, które są potrzebne, czyli na przykład pielęgniarka, czyli... Marusia. Na przykład, czyli... nie wiem, na przykład, ale i weterynarz, jakieś różne osoby, które mogą się sprawdzić gdzieś tam w różnych kwestiach wojskowych, mhm. no to wtedy oczywiście będą zapraszane do wojska, ale nie będzie to obowiązkowa służba. No proszę bardzo. Od początku roku 6 tysięcy ochotników zgłosiło się do armii. Ale jest dużo chętnych. Jest dużo chętnych i to dobrze. To dobrze, bo ale nie ma tylu karabinów. Tak, ale wynagrodzenia chyba też wzrastają z tego, co... Dobrze, czas na pozytywne informacje. Na informacje budujące. Na informacje... O, Karol Strasburger. O, jest, widzę pozytywne. Cała Polska... Kaczyński grozi Tuskowi dożywociem. Pozytywne. Całkiem przyzwoite. Od kwietnia emerytury będą wyższe, to jest niższe. O nie, to nie jest dobra informacja. Jak niższe? Wyższe, poszłam za... założenie. Będą niższe, ale cała Polska dotknęła z ulgą, bo Karol Strasburger zostaje w Familiadzie. Ty patrz. Masz telefon do góry nogami, wiesz? Pozostaje w Familiadzie. Otóż pojawiła się taka w przestrzeni medialnej. Piątek. Tak, to są bardzo mocne informacje. Pojawiła się taka informacja, że Przemysław Babiarz miałby zastąpić Karola Strasburgera w Familiadzie. Nie. Jak jednak informują dziennikarze Super Expressu, dotarli oni do siedziby TVP. Jak? Porozmawiali z jak kim im trzeba. Się udało od tyłu. Porozmawiali z kim od trzeba. Tyłu. I dowiedzieli się, że Karol Strasburger jednak, proszę bardzo, obronił się przed Babiarzem. Czyli taki Babiarz, a jednak to... Tak, pozytywna informacja. Obronię. Zapytany przez nas, czyli przez dziennikarzy Super Expressu, czy nie chciałby jednak udać się już na emeryturę i odpocząć, uśmiechnął się. Nie mam takich myśli, że chciałbym odpocząć. Powiedział, mam jeszcze wiele sucharów do powiedzenia. Oczywiście, zresztą to jest młody ojciec. No tak. To jest młody ojciec, ma 76 lat, dziecko mu się urodziło pierwsze w wieku 72, mhm. czyli... 4-letnie dziecko, więc musi dawać dobry przykład. Tak. Pracy, konsekwencji. A Karol Strasburger pracuje w Familiadzie chyba od ponad 20 lat? Od początku, tak jest. Zbliżamy się do 30. rocznicy istnienia Familiady, tak więc od początku jej istnienia Karol Strasburger jest nieodłącznym elementem tego programu. Patrz, ile ekip rządzących się zmieniła. A Karol Strasburger, ale oglądaliście? Tak całkiem poważnie. Familiadę? Oglądaliśmy, ja grałam kilkukrotnie. Grałaś? To ja zawsze chciałem zagrać, świetne. Ale trzeba było zebrać rodzinę i... A ty nie masz rodziny. Mam rodzinę, ale nie byli chętni. Ja lecę z tobą grać po prostu. Tak. Nie, to jest bardzo fajna zabawa. Ja nie w ogóle masz rodziny. Wszystkie rywalizacje tego typu bardzo, bardzo są fajne. No, po prostu. A sam Karol jest też niesamowity. Też jest fajny. Choć byłam, teraz już mają nowe, piękne studio, ale byłam w poprzednim studio, które było w dużej części stworzone za sprawą tych spinaczy. Była to cała tablica, żeby się to wszystko utrzymało. I co chwilę pana Karola, serdecznego, szanownego, kopał prąd. I wiesz, zaczynał program. No. I było, Karolu, powtórz jeszcze raz, bo słychać było, że kopnął cię prąd. I jeszcze raz. Rozumiem, że kopnięcie prądu było artykułowane wyrazem na K przynajmniej. Tak. No, Karol. Tak. Karol. Karol, dokładnie. Karol, powtórz jeszcze Karol. Raz. Karolu. Jako zamiennik. Dobrze, faktycznie Zbigniew Ziobro to również temat dość istotny i który pojawia się praktycznie w każdej gazecie, którą tutaj mamy. Chodzi oczywiście o kontrolę w jego domu, w miejscowości
Jeruzalem? Nie, w Jeruzalem. Mój drogi, to kontrola to się nie udała posłowi Goskowi, kontrola poselska. Nie wiem, czy widzieliście, jak gadał do domofonu. Tak. No, z kontrolą poselską. Najpierw gadał, potem zadzwonił. Nie? I odszedł. Ale konsekwentnie, to mi się bardzo podoba. Tak więc były prokurator generalny Zbigniew Ziobro jest troszkę oburzony tym faktem, że drzwi zostały wywalone, bo jak sam mówi w rozmowie z prasą, wystarczyło poinformować go wcześniej, on by przekazał sąsiadom, że trzeba odebrać klucz u sąsiadów, dać go odpowiednim służbom i służby by weszły bez wyważenia drzwi. A służby powiedziały, że dzwoniły do teściów. I teściowie? No nie, nie wpuściłem. Nie rozumiem oburzenia, tylko wiecie, w tym sensie, że jak rozumiem, wywalone drzwi to potem i tak są refundowane przez Fundusz Sprawiedliwości. Przez Fundusz Sprawiedliwości. Ten inny, dron, który Fundusz tam... wywalonych drzwi imienia Zbigniewa Ziobry. Przeskakiwałam po kanałach i na chwilę wstąpiłam do TV Republika. No. I tam był ten dron rzeczywiście, który nagrywał drzwi. To tak. Tam ktoś pracował, przywiercał tak. Chyba nowy zamek, żeby tam no można było zamknąć te drzwi potem. Słuchajcie, polskie zwierzęta wystąpiły w oskarowym filmie. Naprawdę? No tak, był już Osiołek przecież. Tak jest, proszę bardzo. Oskarowe zwierzęta. Tak, wystąpiły w oskarowym filmie Strefa Interesów. Film ten był kręcony w Oświęcimiu między innymi. I właśnie stamtąd pochodziły między innymi żółwie oraz bocian, które w tym filmie wystąpiły. Tak więc mamy swój oskarowy sukces w tym roku. Możemy się z tego powodu bardzo cieszyć. Ale również pan Jacek Wąsiński, a więc opiekun tych zwierząt, również też wystąpił? Wystąpił. Tak jest z tego faktu bardzo zadowolony. A ktoś dostał Oscara? Za to? Za ten film? Tak. Ten film dostał 2 Oscary za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk. Rok temu film I.O. I.O. Jesteśmy dobrzy zwierzęta. Tak, i tam był osiołek. No. Nie dałam rady tego filmu. Mieliśmy obejrzeć. Robić filmy w średnicze po prostu. I... było mi smutno. Myślę, że to jest, droga, którą powinniśmy zmierzać. I generalnie powiem wam uczciwie, że jestem trochę rozczarowany dzisiejszym faktem i Super Expressem, bo jest dużo takich historii... No na przykład bardzo dużo Seleny Gomez. Historii albo smutnych, albo... nieco absurdalnych, typu bardzo dużo Seleny Gomez i że wpadka, bo coś jej wyskoczyło. Znowu masz telefon do góry. Musimy nogami. Ci przykleić tutaj słuchajcie, góra. Strzałeczka powinna być. Słuchajcie, dzisiaj wiele ciekawych chochlików tu się wkrada. Tak jest, ale znając wasze zamiłowanie do horoskopów, mogę wam oddać prasę. Tak, no właśnie, dawaj, a ja wam powiem tak. Szukaj. Co oglądam poranek, którego nie prowadzę, tylko oglądam, bo patrzę cały czas, to cały czas patrzę, ja ani razu nie przyniosłem sobie laptopa. Tak. A wy cały czas z komputerami. To prawda. I myślę, że ja skorzystam z promocji w X.comie, w której do 54% zniżki można mieć na różnego rodzaju sprzęty elektroniczne i ja sobie w końcu kupię służbowego laptopa i będę ale go miał. X.com polecam wam, mordeczki, tablecika, jakiegoś smartfoniwo, tak. Wszystko. Tak. A dokładnie. Ja muszę analogowo na kartkach, jak biedak. Zrzuta na laptopa. Proszę bardzo, Krzysztofie. O! Twój znak zodiaku to... Nie pamiętasz? To ci powiem. Tak. Skorpion. Szybkie strzały z faktu, no. Skorpion. Pracy, koledzy zazdroszczą ci sukcesów, ale się nie przejmuj, nie będą kopać pod tobą do dołków, tylko sobie pogadają. Którzy koledzy? A w miłości? Ach. W miłości? A w miłości już ci mówię. Dziś partner... Ka? Może nie Ka? Znaleźć... Zobaczmy to bardzo ja wyraźnie. Ja czytam, jak jest napisane. Kłamią. Dziś partner może nie znaleźć czasu dla ciebie, ale nie miej pretensji. Wiesz, jaką ma czasochłonną pracę. Jest na L4. Ale wypełnia swoje obowiązki. Lew. Lew, no to oczywiście. Praca. Będziesz reprezentować firmę, więc przygotuj się odpowiednio do rozmów. To ten X-Com będzie. Jestem, reprezentuję firmę. Miłość? X-Comu idę po zniżkę. Jeżeli zamierzacie z partnerem wynająć mieszkanie, to zacznij szukać internet, gazety, znajomi. Nie ma sensu odkładać tego na później. No i poważnie się robi. Poważnie, poważnie. A pani koleżanka? Ja też ci przyszedł. Mój znak zodiaku to koło fortuny. Koło fortuny, a? Karuzela śmiechu. Teraz wypadniemy. Wodnik, no. Szanowni Państwo. Gdzie jest wodnik? W wodzie. To jest mocno się liczymy. Mam tu to. Jestem, tu praca. Jeśli coś nie pójdzie zgodnie z planem, nie przejmuj się, czas gra na twoją korzyść. Izabelo. Jest napisane Izabelo. Izabelo? Mhm. Ja cię. A miłość? Jeśli jesteś wodnikiem, no to wodnik jest, więc... Jeśli jesteś wodnikiem. Szukającym pary. Ach. Idź na dzisiejszą imprezę, spędzisz przyjemny czas i spotkasz samotnego barana. Słuchaj, tu jeszcze jest, pokaż państwu kandydatkę do reprezentacji, bo to ciekawe co jest. Ja nie wiem, czy mogę. Możesz, to jest. Proszę bardzo. Co tam pani, co pani mówi? Pani mówi, tego nie widać. Masz odwrotnie? Jestem gotowa na testy u trenera Probierza, bo każdy powinien dostać szansę przed Euro. Oj. No właśnie. Dałbyś szansę. Fakcik z nadzieją. Dałbyś szansę. A nie, to superaczek.
To Super Ekspres, tak jest. Superaczek. I tyle, tyle. No i faktycznie Kaczyński grozi Tuskowi dożywociem. To już taka przykra informacja. Centrum handlowe Land przekracza granicę czasu. Pełno nienawiści. Chociaż święta smutne. Przez smutne święta? No piątek, Wielki Piątek w religii. To jest, w Kościele katolickim jest smutnym piątkiem, prawda? Prawda, ale to jest no dzień oczekiwania. Dzień oczekiwania. W sensie to jest taka pustka faktycznie piątku, Wielkiego Piątku. Pustka Wielkiej Soboty, żeby później w niedzielę mieć czyli radość. Jedziesz do rodziny? A Małgorzata, to jadę. Jadę do rodziny, jadę? Tak jest. W popiątkowym poranku jadę do rodziny. Co? W święta stukamy się jajkami. No, no kto się nie stuka? Dokładnie. Ten trąba, oczywiście, że tak. A jedziesz czym, taksówką czy samochodem? Oczywiście, że jadę taksówką. Taksówką zawsze do Bolesławca jadę z Warszawy taksówką. O, słuchaj, jak każdy dzisiaj... A gdzie najdalej jechałeś taksówką? Do domu. Ja jechałem do czeskiej Pragi. Do czeskiej Prawda? Pragi, ale z Warszawy? Tak. Ale to po prostu jak? No nie tak z łapki, ale normalnie taksówką. A czemu tak? Nie, ja płaciłem. Ale takie były fakty. Ach. A dużo za koncert w ogóle. Dużo zapłacili? No, po znajomości pół ceny, ale nie pamiętam. A jakie to, nie to było auto? Ford Scorpio. Okej. Okay. A to było, wiesz... Wiesz, jakie to jest? 90. Jakiś stary. W lat 90, wiecie, o co chodzi. Okej. Okay. No właśnie. Generalnie bardzo lubię panów taksówkarzy. Jestem tym typem pasażera, że jak wsiadam do taksówki, to zawsze zaczynam z nimi gadać. Pobajdurzysz? No lubię, strasznie. Tam dlatego idziesz taksówką, a nie aplikacją. Zdarza mi się i właśnie pytam, zawsze pytam, jak się czujesz w Polsce? Tak. I gościu mówi do mnie, mam na imię Przemek, jestem z Polski. Jest, no okej. Okay. Zdarzają się. Ibrahim. Za chwilę przyjdą nas panowie taksówkarze, którzy przede wszystkim odpowiedzą na pytanie, czy mają takie maty masujące z tyłu, czy mają też kurtki skórzane, czy mają wąsa. Nie wiem, to było. To było, minęło. Chodzi o teraźniejszość, XXI wiek i o to, o co walczą. Więc przechodzimy do... I protestują, ludzi. A nie strajkują, pamiętaj. Tak, protestują. Dlaczego? Bo strajk dopiero może być. To była czysta przyjemność. Dla mnie też. Ale najpierw Petros Psylos. No, pewnie jesteście ciekawi, co teraz robią. No, losuję temat, jaki weźmiemy dzisiaj na tapet. Ich trochę jest, jak widzicie, jeszcze wystarczy do końca tego roku pewnie. Zaraz zobaczymy. O, bardzo ciekawy temat mam. Czat GPT. Oczywiście nigdy nie mówiłem o tym czacie, to jest pierwszy raz mój. Chat GPT, techniki promptowania, czyli jak dogadywać się ze sztuczną inteligencją. Zapraszam. Tak naprawdę to o ten temat poprosiła mnie taka jedna koleżanka, boomerka, która nie potrafi w ogóle dogadywać się ze sztuczną inteligencją. No i specjalnie z myślą o niej przygotowałem dzisiaj krótki poradnik, czyli ile? Sześć wskazówek. Jak dogadywać się z czatem GPT? No to zapnijcie pasy, zaczynamy. 1. Używaj czasowników na początku prompta. Napisz, wyjaśnij, przetłumacz, sklasyfikuj, wygeneruj, podsumuj, przekształć. W taki sposób zaczynaj zdanie. 2. Podaj kontekst, czyli dokładnie zastanów się, na jaki temat ma napisać sztuczna inteligencja i podaj jej te informacje, czyli przykład taki. Zamiast napisać, napisz mi tekst na temat szkolenia psów, to lepiej zamiast tego dać takie polecenie. Napisz mi tekst na bloga, czy tam do artykułu naukowego na temat szkolenia psów. Jeszcze lepiej będzie, gdy dopiszesz coś takiego. Jako profesjonalny, to jest bardzo istotne, profesjonalny trener psów, któremu zależy na pomocy swoim klientom w szkoleniu psów, napisz artykuł na temat konkretnych działań, które trzeba wykonać, aby wyszkolić psa rasy owczarek niemiecki. 3. Dialog sokratejski. Możesz najpierw zapytać czata GPT, zanim jeszcze zacznie realizować zadanie, żeby zadał ci parę pytań, które pozwolą mu skonkretyzować, o co ci dokładnie chodzi. Czyli na przykład chcesz poprosić sztuczną inteligencję, żeby ta sztuczna inteligencja zaproponowała parę nazw twojej firmy. No więc wpisujesz polecenie jakieś tam, żeby wygenerowała jako profesjonalny marketingowiec przykładowo nośne nazwy, ale pod koniec dopisujesz, zanim przejdziesz do realizacji zadania, to zadaj mi 8 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć, co chcę osiągnąć. I gdy to zrobimy, no to widzicie teraz na ekranie, sztuczna inteligencja wymyśli takie pytania, później odpowiadamy na te pytania i dzięki temu
ten ChatGPT będzie dokładniej wiedział, o co wam tak naprawdę chodzi. 4. Podaj przykłady. Gdy chcesz, żeby sztuczna inteligencja w określony sposób odpowiadała, no to możesz podać jakieś przykłady, które pozwolą jej zrozumieć, jak ma wyglądać odpowiedź. Konkretny przykład, gdy czasami tutaj przygotowuję do tego programu różne wstawki filmowe, no to tam trzeba te wstawki filmowe, gdy to są filmy fabularne, podpisywać, że jaki reżyser, jaki rok, jaki kraj produkcji, takie tam różne informacje. I oczywiście wspomagam się tutaj sztuczną inteligencją. Tutaj macie przykład, jak napisałem do czata, że potrzebuję w prezentacji podać według następującego szablonu tytuł filmu. I później pokazałem ten schemat i poprosiłem, żeby przy nowych filmach stosował ten schemat. Też to widzicie teraz na ekranie. I tak wyglądają efekty tej operacji. 6. Rola. Rola jest bardzo istotna, bo wkładasz sztuczną inteligencję w buty na przykład eksperta albo w buty 10-latka. I o tym już trochę mówiliśmy przy okazji kontekstu, ale tutaj kolejne przykłady, które potrafią pokazać różnicę w zależności od tego, w jaką rolę włożysz sztuczną inteligencję. Potrzebujesz napisania jakiegoś artykułu, na przykład na temat mechaniki kwantowej. I możesz napisać, napisz mi artykuł jako badacz i noblista w dziedzinie fizyki. Ale możesz też napisać, napisz mi taki artykuł, tam ble, 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 o mechanice kwantowej czy o trąbie słonia, tylko jako ekspert od marketingu. Zupełnie, gdy to dodasz, inny artykuł dostaniesz. Bardziej zrozumiały może, mniej naukowy niż w tym pierwszym przypadku. Możesz też napisać, napisz mi artykuł jako 10-latek, wtedy też zauważysz, że ten język będzie zupełnie inny. Albo napisz mi artykuł jako głupia sztuczna inteligencja. No to wtedy w ogóle ten artykuł może się nie trzymać kupy. To zaledwie kilka wskazówek. Jeszcze więcej wskazówek poruszę w kolejnych odcinkach. Jak pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy między innymi o tym, że sztuczna inteligencja lubi, gdy jesteśmy uprzejmi w stosunku do tej sztucznej inteligencji. Czyli jeszcze warto, żebyście dopisywali proszę, dziękowali tej sztucznej inteligencji. No warto być uprzejmym nie tylko dla ludzi, ale też dla sztucznej inteligencji. Jest wiele też innych mechanizmów, mechanizm refleksji oraz inne, ale o tym w kolejnym odcinku. A tymczasem do zobaczenia już jutro. No dżingiel biznes, proszę. Czas na biznes. Czas na biznes. Show biznes, ty, to nie ten biznes. Pomyli jej biznesy. Ale jak trzeba będzie, to show też zrobimy. Show to robią panowie. Oj, a panowie to Dariusz Chojnowski ze Związku Zawodowego Taksówkarzy, Warszawski Taksówkarz, a także pan Paweł Saturski, Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność Taksówkarzy. Dzień dobry panowie, witamy was. Panowie, ile lat w zawodzie jesteście? Dzień dobry, ja dopiero 16. Zależy. Ja też dopiero się uczę jeździć na taksówce, 37 rok. Czyli rozumiem, obydwaj panowie zdawali egzamin ze znajomości miasta? Ja nawet dwukrotnie. Bo miałem 6 lat przerwy i później musiałem, żeby odnowić licencję. To co poza, panowie, to co poza tym, że zdawaliście egzamin ze znajomości miasta, różni taksówkarza od kierowcy aplikacyjnego? Bo rozumiem, dobre że, pytanie. Że tutaj mamy konflikt, tak? Nie, dlaczego? Dlaczego konflikt? Ja uważam, że... Z czym jest spór? Spór to panowie, naprawdę... Wie pan co, to nie chodzi o to. To nie jest spór. To jest chęć, wręcz obowiązek wszystkich, żeby w związku z ustawą, która słynny Lex Uber od 2019 obowiązuje, ona zakwalifikowała aplikacyjne przewozy jako taksówki. Więc teraz stoimy w takim miejscu, że wszyscy jesteśmy taksówkarzami, tak? I wszystkich powinno obowiązywać jedno prawo. I tu jest spór. Dlaczego jednych to prawo nie obowiązuje, a drugich obowiązuje. Ale o którym prawie mówimy? O prawie chociażby samorządowym. O uchwale Rady Miasta. Czyli? O stawkach. No taksówkarz jeździ po 3 zł z kilometra, bo to jest maksymalna stawka uchwalona przez samorząd warszawski. No. I wspomnieć tutaj należy, że ona została uchwalona w 1995 roku. Czyli prawie 28 lat temu. 28. Zaraz, ale to jest maksymalna ustalona, ale... Nie chce mi pan powiedzieć, że ludzie jeżdżą na tej stawce od 95 roku. Przecież tam taka naklejka jest na
Ale złoto 80 za kilometr było, ja teraz wcale, KMW jest 2,90. To... Ja wcale tego nie chcę powiedzieć. No. Ja mówię, że stawka została ustalona przez samorząd na wysokości 3 zł z kilometra. A aplikacja 90. za ile jeździ? No, dobre pytanie. No. Korzysta pan? Nie. O. Ja korzystam. Nie korzystałem nigdy w życiu. Czy korzystała pani w momencie, kiedy zapotrzebowanie na tą taksówkę aplikacyjną było duże? No, i jeździła to pani, generuje większy... widziała pani w aplikacji, że jest mnożnik? Tak, widziałam, że... Znaczy, mnożnik tak jest. Patrzyłam raczej na cenę ogólną i rzeczywiście wzrasta ona znacząco, kiedy zapotrzebowanie na aplikację jest większe. No i ta cena wykracza poza uchwałę Rady Miasta. Czyli... Poza tą stawkę maksymalną górną 3 zł z kilometra. Czyli można powiedzieć, że popyt generuje stawkę, którą aplikacje proponują, narzucają klientom. Znaczy zacznijmy... W danym momencie. Czyli na przykład jak mamy dzień, kiedy... Albo powiedzmy, no nie wiem, wczesny poranek, chociaż wtedy też dużo ludzi... Pani Izo, jaka jest pora w tym dniu, a wie pani, co jest napisane w ustawie? Nie wiem. No właśnie, w ustawie jest napisane, że z punktu A do punktu B jest takie urządzenie, które nazywa się taksometr, które mierzy odległość trasy przejechaną. A jak i to jest wskaźnik, który powinien pokazywać, ile powinna kosztować ta taksówka. Jaki algorytm, części tego algorytmu wskazują na to. Pogoda ma wpływ na to, że taksówka ma być droższa? No ja tego nie rozumiem, natomiast tam takie algorytmy są. A jak to pada jest tak, deszcz, że... pada śnieg i w tym momencie robi się taksówka droższa o 50%. A jak to jest, że na przykład część tych kierowców przeskakują z aplikacji w typu właśnie, no wiadomo jakie aplikacje te w telefonie XYZ na inne formy bycia taksówkarzem. Bo są też takie osoby, które mają normalnie samochody na taksi i jeżdżą zarówno na aplikacji, zarówno... Ale znowu wracamy do tego, że każdy, kto wykonuje zarobkowy przewóz osób, każdy, kto wozi pasażera, ma być obowiązkowo taksówkarzem. No tak, musimy w ustawie nie ma pojęcia kierowca aplikacyjny. To jest dostosowywanie prawa do tego, jak ja te prawo interpretuję, co ostatnio zdało się bardzo popularne. No to wytłumaczmy, ja bym prosiła, żebyśmy krok po kroku powiedzieli, czego oczekują 100% taksówkarze. O co walczycie? Walczymy, protestujecie, nie strajkujecie, protestujecie. Protestujemy za tym, żeby wszyscy mieli równe szanse. Żeby wszyscy mieli, tak jak teraz czekamy na 17 czerwca, żeby wszyscy mieli polskie prawa jazdy. Ale wszyscy mieli takie same szanse, czyli żeby taksówkarze, którzy pracują na aplikacjach w telefonie, mieli takie zasady jak wy, czy żebyście wy jednak mieli inne i bardziej tak jak oni? Czy to zrobić kompromis i zrobić jedną formę dla wszystkich? Ale jedna forma teraz jest. Czyli jaka powinna być? Forma jest, że można korzystać i z aplikacji. Tradycyjne korporacje taksówkowe też mają swoje aplikacje. No. Też można zamawiać przez aplikację. Przecież tak naprawdę z korporacji taksówkowych już dawno odeszliśmy od przysłowiowego radia, gdzie się zlecenia przyjmowało przez radio, kolego jedź tu i tu. Teraz zlecenia przychodzą przez internet, przez aplikację, tak? Nam też, jako tradycyjnym taksówkarzom. I dlaczego ja, jako Polak, urodzony w Polsce, mam zbierać punkty karne? Dlaczego ja mam dostawać mandaty i mam, jak go nie zapłacę, mam je ścigać Urząd Skarbowy, a obcokrajowiec, który tutaj przyjechał, nie potrafi przeczytać opisów znaków w języku polskim, które są u nas obligatoryjnie, ma tych punktów karnych nie zbierać? Bo to tak trochę brzmi, jakbyśmy w tym momencie totalnie dyskryminowali to, że ktoś ale nie jest Polakiem. Nie dyskryminujemy. To może być osoba, która nie jest Polakiem, tylko co w takim razie powinna zrobić, żeby być respektowana w pełni, z waszej perspektywy. No to tak jak zmiana ustawy, która wejdzie w życie 17 czerwca, mówi, że żeby zostać taksówkarzem, trzeba będzie przebywać w Polsce co najmniej 185 dni, wyrobić sobie kartę pobytu i uzyskać polskie prawo jazdy. Jasne. Po 17 czerwca Urząd Miasta Stołecznego Warszawy nie będzie wydawał identyfikatorów kierowcom, którzy tych warunków nie spełni. Czyli to już jest zmiana, która rzeczywiście wejdzie w życie od czerwca. Jak wejdzie, to się przekonamy. Jak wejdzie, czyli dopiero... Bo byliśmy na Komisji Infrastruktury, gdzie Lewiatan i Konfederacja Pracodawców RP bardzo optowali, żeby zrobić kolejne vacatio legis roczne, mimo że w zeszłym roku, jak ta ustawa weszła w życie... było przypisane roczne vacatio legis, a oni są jeszcze rocznego vacatio legis, żeby jeszcze przez rok mogli nas
być lepszymi od nas? No dobra, panowie, to inaczej. Ja rzadko jeżdżę taksówką. Mógłbym powiedzieć, no, 3 razy w roku jeżdżę. I zawsze jeżdżę jedną i tą samą korporacją, jak już jadę. I teraz mi wyjaśnijcie, jak to jest możliwe, że ta cena wzrosła prawie 2-krotnie w ciągu 2 lat. A aplikacja jest połowa tej ceny. Gdzie jest błąd? Cena wzrosła, ponieważ mieliśmy tak zwane... No a panowie mówią, że stawka nie wzrosła od 22 lat. Nie mówimy, że stawka nie wzrosła. Mówimy, że stawka przez Radę Miasta... Nie została zmieniona. Przez organ uchwałodawczy została uchwalona maksymalna stawka, w której taksówkarze się mogą poruszać od 0 do 3 zł w 1995 roku. I z racji tego, że na przełomie od... Można powiedzieć, od COVID-u te ceny zaczęły rosnąć. No ale... Nawet wcześniej troszeczkę zaczęły rosnąć. No dobra, rosnąć. Ale ja mam... No dobrze, może ja, inaczej, ja wytłumaczę, bo ja... Nie. Ja jeżdżę rowerem i wiem, że dokładnie ode mnie ze studia do mojego domu jest 15 kilometrów. 15 razy 3, 45, tak? Plus czas. Płacę 110 zł, jak to jest możliwe? Plus czas. Ale z jaki czas? W nocy? Jaki czas jest w nocy? Czas przejazdu, mam pamięć. No to w nocy siedzi 15 minut, 110 zł. No tylko, że jeżeli pan jedzie w nocy, to jedzie... Panie, jeżeli pan jedzie w nocy... Taksówką MPT. Jeżeli pan jedzie w nocy, to nie jedzie pan za stawkę... 7 rano też kosztuje 110. Jeżeli pan jedzie w nocy, nie jedzie pan za stawkę rano... 3 zł, tylko jedzie pan za stawkę 4,50. No to jak maksymalna to jest 3, mówi pan. I dostaje stawkę na samym początku? No dobra, teraz panowie mi wytłumaczą, jak to jest możliwe, że w aplikacji kosztuje to połowę albo mniej. Gdzie jest błąd? Ta sama trasa, no tą samą trasę pokonuje za 110 albo za 60. A otrzymujesz też stawkę na początku? Za ile przejedziesz ten fragment? Na tyle rzadko jeżdżę, że nie pytam o stawkę, tylko po prostu jadę, obserwuję, że ta cena wzrosła. Jak panowie mówią, że to nie rośnie, no to jak to nie rośnie, jak to rośnie? I to ja z lotniska na Kabaty płaciłem, nie wiem, 30, a teraz płacę 60. Taksówką, tam tylko taksówki są. To gdzieś jest błąd. A te aplikacje są tańsze. No to ludzie naturalnie chcą płacić mniej. No ja jeżdżę rowerem, więc nie jest to mój problem. Ale znam takich, którzy korzystają z tych przejazdów. No to, no to jak ktoś codziennie jedzie, no to codziennie dopłacać drugie tyle, bo się jedzie taksówką. Co no się składa na cenę, którą płacimy w taksówce? Ja wytłumaczę. Od tego zacznijmy. No. Mamy podstawę, czyli wchodzę, trzaśnięcie drzwiami kosztuje... 8 zł. Za kilometr, powiedzmy w takim najpopularniejszym czasie, w ciągu dnia, czyli nie nocą. Od godziny 6 do 22. Mm-hmm. Maksymalnie 3 zł. Maksymalnie 3 zł za kilometr. Czy jeszcze jakieś inne oczywiście czynniki wchodzą na tą cenę? Czas przejazdu. Czas przejazdu. Jak się go liczy? 40 zł godzinę. 40 zł za godzinę. Czyli w sytuacji, kiedy byś jechał z tego miasta... 15 minut. Plus 10 zł. 15 minut. Jedziemy 10 kilometrów, no, 15 minut. Dokładnie. Mamy 30 zł za kilometry, 10 zł za czas przejazdu, plus 8 startówki, czyli to będzie 38 i 10, około 48. Jeżeli w korku, to płacimy. W korku płacimy więcej. A w nocy? W nocy jest to 4,50 na terenie, za kilometr. Na terenie miasta. A czas? Czas jest ten sam, 40 zł się nie zmienia. Później mamy trzecią i czwartą taryfę. Trzecia taryfa to jest wyjazd poza drugą strefę taksi i tam jest 6 zł za kilometr. A przy czwartej taryfie, czyli we wszystkie dni świąteczne, tak przysłowiowo zwane czerwone w kalendarzu, od godziny 22 do 6 rano mamy 9 zł. Walczycie o to, aby stawka za kilometr była wyższa? Czy te wzrosty ceny, ale i wynagrodzenia w waszym przypadku obowiązywałyby również na tych innych elementach, czyli na przykład za trzaśnięcie drzwiami, czy za czas? Czy to tylko jest podstawa, czyli powiedzmy ten kilometr pokonany? Pani Izo, może ja bym chciał jeszcze wrócić do tematu tych cen, o których pan powiedział. Bo teraz mówimy, musimy określić, kiedy to było. Bo dzisiaj paradoksalnie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, gdzie... I mówimy tutaj o tych tradycyjnych taksówkach. Nie ma taksówek droższych i tańszych. Wszystkie osiągnęły poziom stawki maksymalnej. No chyba, że są prywatne. Takie nie z korporacji i robią jelenia za 200 zł z Mariotu na... Ale mówimy tutaj o jakimś okazjonalnym przewozie osób, no, nie o taksówkach. Nie, myślę. No ja mówię właśnie bo jeżeli No nie, nie mówię. No, ja jestem przekonany, że nie mówi pan o taksówkach, no nie, bo Polacy nie do końca rozróżniają. Nie. Ja mówię o takich przypadkach, o których słyszymy od lat, że bierze się łosia z lotniska i się kasuje go 200 zł za przejazd do centrum. To weźmy pod uwagę to. Taksówka, jeszcze, która nie jest z korporacji, ale jest taksówką, nie jest Uberem.
To takie historie znamy. Domniemam, że nie ma pan racji, bo ta taksówka najprawdopodobniej nazywa panią taksówką. Nie jest taksówką, bo ona się upodabnia do taksówki. To jest pierwsza rzecz. I tutaj jest rola służb, które powinny takie rzeczy wyeliminować. No bo uważam, że to działa na waszą niekorzyść. Bo przede wszystkim robić zły PR taksówkarzom z krwi i kości, czyli tych z korporacji, nie z aplikacji. Ale weźmy pod uwagę jeszcze to, że ustawa o transporcie drogowym rozróżnia dwie formy, dwie licencje dla osób wożących pasażerów, czyli tych klasycznych taksówkarzy od 1 do 9 osób, ale jest też licencja na okazjonalny przewóz osób, samochód konstrukcyjnie przystosowany do przewozu od 7 do 9 osób. Od 7 do 9 osób? Busik. Busik. Mhm. I on wtedy nie ma uchwalonej ceny maksymalnej przez Radę Miasta i on ma wtedy cennik i on może mieć nawet i 50 zł za kilometr. I stąd się biorą... Czyli kwestia pojazdu. Dalej wracamy do spraw przepisów, tak? Aha. Czyli do spraw przepisów prawa. Jeżeli tego nie uregulujemy, to będziemy mieć wieczny bałagan na rynku. No to musi być uregulowane. To prawda. A teraz jeszcze wracając, bo znowu żeście mi przerwali, bo kiedyś były taksówki tańsze i droższe, bo jedna jeździła za 2,20, druga za 2,40, następna za 2,60, a ta najdroższa za 3 zł. Dzisiaj jedna korporacja w Warszawie jeździ za 2,90, resztę za 3 zł. I to pewnie ta, którą przyjechałeś? Nie, ja nie jechałem, nie, tylko stała na światłach obok mnie i zwróciłem uwagę, bo wiedziałem, że będziemy tu rozmawiać. No bo 3 zł to jest maksymalna kwota. Maksymalna. Wszystkie taksówki wywindowały stawkę do 3 zł, bo wyżej już nie można. Wyżej już nie można. Ale... Bo wyżej nie można. I dzisiaj gdybyśmy podnieśli, gdyby samorząd podniósł stawkę maksymalną... Do jakiej? Jaka stawka by was usatysfakcjonowała? Zacznijmy tak. Znaczy każda nas satysfakcjonuje, która da nam możliwość większego zarobkowania. To przypuszczam, że natomiast, to znowu będzie maksymalna natomiast stawka ustalona, prawda? Stawkę będzie weryfikował zawsze rynek. Zawsze. Mhm. Bo jeżeli samorząd uwolni tą stawkę całkowicie, zakładajmy, że nie ma stawki maksymalnej, to czy sądzicie, że taksówki będą jeździć po 10 zł z kilometra? Nie, no właśnie, bo nie będą mieć klientów. Czyli więc raczej... rynek będzie weryfikował stawkę. Więc teraz nawet gdybyśmy podnieśli tą stawkę dzisiaj do kwoty 4 czy 6 zł, to znowu zdaje się taka sytuacja, o której właśnie mówiliśmy. Że dlaczego te taksówki wzrastały? Bo kiedyś pan płacił 30 zł, dzisiaj pan płaci 60 zł. Bo kiedyś pan jeździł taksówką i stawkę w korporacji opiewała na kwotę 1,80 zł, bo to było możliwe. Dzisiaj, kiedy osiągnęła ona poziom 3 zł, to dlatego pan płaci więcej. Tylko, że to nastąpiło w pewnym okresie. Nie, no jak mam, ale ja cały czas mówię, 15 kilometrów razy 3 zł to jest 4,5, 10. W nocy 4,50, ale co, ja wracamy 10, wracamy do tematu, że w nocy 4,50. A. To ja może grzecznie mówiąc odbiję piłeczkę. Ale ja to nie, dlaczego nie przysłowiowy fryzjer nie ma regulowanej stawki? Dlaczego jak idziesz do fryzjera, nie masz powieszone, że fryzjer nie może wziąć więcej niż 15 zł za strzyżenie? No, ale tam... Dlaczego idziesz do sklepu i za pomidora nie zapłacisz złotówkę? Może inaczej, a Ubery mogą jeździć buspasem? Jeżeli jest taksówkarzem licencjonowanym, no ma licencję. Nie, bez tego nie może. Bez tego no, nie może. O jakim Uberze mówimy? Mówimy o Uberze, który jeździ w szarej strefie, czy mówimy o Uberze, legalnym, który ma taksometr, ma paski, ma koguta? O którym Uberze mówimy? Mówimy o tym, co nie ma koguta. No to o czym mówimy? To jest złodziej. Złodziej. Nazywajmy to po imieniu. Wróćmy jeszcze do jednej kwestii, ponieważ ustaliliśmy, że... Znaczy, moim zdaniem, z tego, co panowie mówią, ustalenie... Znaczy nie ustalenie maksymalnej kwoty za kilometr też by było niedobre, bo wiemy o tym, że też popyt generuje stawkę i jeśli zacznie się rywalizacja na rynku między taksówkarzami, to oni mogą wyrzucać tę cenę jak będą chcieli. Jeśli zacznie spadać popyt, to pewnie będą zniżać i tak to będą wahania, tak jak powiedzmy była walka Biedronki z Lidlem, ci dadzą taniej, ci idą taniej i po prostu walczą o swojego klienta. A. Czy waszym celem byłoby ustalenie nowej maksymalnej kwoty, czy totalne rozluźnienie sytuacji i wygenerowanie kwoty przez dane korporacje? Znaczy... Uwolnienie kwoty to jest wielkie niebezpieczeństwo, o którym sama powiedziałaś. Natomiast uważam, że stawka maksymalna powinna opiewać na kwotę, która da nam satysfakcję zarobkowania, a dalej cały czas twierdzę, że to rynek i tak będzie weryfikował i zabezpieczy nas na kolejne kilkanaście lat. Bo jak widać, samorząd warszawski
nie bardzo regularnie podchodzi do spraw ceny taksówek w Warszawie. Ale sytuacja w innych miastach wygląda inaczej? Zdecydowanie. Wszystkie miasta w zeszłym roku dokonały urealnienia ceny taksówek. Ale... Tylko Warszawa nie. Ale panowie mają świadomość tego, że w innych miastach te ceny za taksówki są totalnie inne niż w Warszawie. I wyższe. Warszawa jest najtańszym miastem. Panie, w Szczecinie za 15 zł się taksówką jedzie. Ale mówimy o taksówce, czy mówimy... O taksówce. Nieprawda. No oczywiście, Cena maksymalna w Szczecinie, cena maksymalna uchwalona przez samorząd Warszawy, w Szczecinie, jest... 7 zł z kilometra. No ale to może. Natomiast tak jest, jeżeli wjechałeś za 15 zł, to właśnie mówisz. 20 zł. I właśnie mówisz o tym, o czym ja mówię. Że to rynek weryfikuje stawkę. No ale zaraz. Ale nie 20, cena maksymalna. Ale 20 zł to są dwa trzaśnięcia drzwiami i kilometr. Ale cały czas twierdzę. W Warszawie jest 8 zł. Jeżeli w Szczecinie. To dwa razy jest 16 i kilometr 3. Jeżeli w Szczecinie. Ale jeżeli w Szczecinie. A w jakimś Turku czy w jakimś innym też są stawki regulowane, tak? To zależy od samorządu. Czy to nie jest panowie natomiast... tak? Zaraz, zapytam. Nie. Bo to, czy to nie jest przypadkiem tak, że panowie jesteście prawdziwymi taksówkarzami z krwi i kości i w was jest ten etos taksówkarza, który znamy z dawnych lat? Sam pan powiedział, że zanim weźmy na antenę, że pan kiedyś dzieciom wręczył klucze do mieszkania z pracy na taksówce. Dzisiaj jest to niemożliwe raczej, nie? Czy to nie jest tak, że ten etos taksówkarza... Spadek renomy? Taksówkarz kiedyś to był gość, z którym można było wszystko załatwić. Ktoś chciał wszystko. I panienki, i zakupy, i... Taksówkarz kiedyś był zawodem zaufania publicznego. No, dokładnie. A teraz ci goście sprawili, ci kierowcy aplikacyjni sprawili, że renoma tego zawodu spadła trochę. I myślę, że tutaj też jest problem, nie? Bo ten, tak jak powiedzieliśmy to jakby, wcześniej, no nie ma etosu taksówkarza. Ta ustawa z 2019 roku rozluźniła totalnie możliwość wstępu do zawodu. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Był egzamin topografii miasta, no i sprawa miejscowego. Teraz tego egzaminu nie ma. Ci przybysze z... poza Polski, oni nawet nie wiedzą, jak wygląda flaga Warszawy i potrafią oznakowanie przykleić do góry nogami. Znaczy, to ja tu się z panem zgodzę, że to powinno być weryfikowane. Mm-hmm. To nie powinno być tak, że każdy sobie może wsiąść w samochód i jeździć na aplikacji. Ja też to rozumiem, chociaż mi to trochę, wiecie, tak, takie momenty, kiedy na przykład nam ktoś zarzuci, że nie jesteśmy dziennikarzami, a powinniśmy być, bo robimy błędy w języku polskim, dlaczego my tutaj jesteśmy. I to jest trochę też tak. Ale pani Izo, sama pani mówiła, że korzysta pani z przejazdów aplikacyjnych, tylko tak? I wyłącznie dlatego, że jestem po prostu... Dobrze, ale mogę zadać jedno dlaczego? Pytanie? Być, no, że dlaczego? Oczywiście, tylko powiem dlaczego. Dlatego, że ja jestem niestety osobą, która się przyzwyczaja do pewnych schematów. Od wielu lat jeździłam, miałam różne brzydkie sytuacje w tych aplikacjach. Oczywiście, że tak, ale z mojego lenistwa i z przyzwyczajenia mam ją w telefonie, wchodzę, kupuję i na niej jeżdżę, a jeżdżę bardzo rzadko, bardzo rzadko. Mam pytanie. Tak. Czy wsiadła, zamówiła pani sobie taksówkę przez aplikację z firmy X, Y, Z, tak? Tych aplikacyjnych. I podjechał samochód, który nie miał koguta, pasków, syrenki. Zdarzyło się? Tak. Ostatnie lata rzeczywiście zauważyłam, że jest jakaś zmiana i mają tą legitymację w samochodzie. Identyfikator. Ale z zewnątrz nie mają oznaczeń pewnie, nie? Chociaż jest coraz to częściej. Już coraz częściej mają jakieś oznaczenia, ale były sytuacje, kiedy nie mieli. To ja powiem, jak weszła weryfikacja, nowelizacja ustawy z zeszłego roku, która nakazywała weryfikację kierowcy. Mhm. Wiecie, jaka była tendencja wśród aplikacyjnych przewozów? No. Bo to było widać na mieście. Zaczęli się rozklejać z tych pasków, z tych syrenek, zdejmować koguty. I jeździły samochody po Warszawie, które było widać, że był naklejony pasek, kiedyś była naklejona syrenka, raptem nie ma. Ślad po kraju zostawiam. Pytam, dlaczego? Dlaczego? Bo, co, bo, nie ma, bo nie ma prawa jazdy? Czy nie ma legalnego pobytu w Polsce? Ale mówimy o sytuacji sprzed 2019 roku? Nie, Nie, mówimy o sytuacji z zeszłego roku. No to... Dlaczego się rozkleił? No musiał być jakiś powód, że się rozkleił, prawda? No tak. Czyli nie spełnia warunków ustawy. Słuchajcie, ja wam, tak jak powiedziałem, ja właśnie... I cała ta nasza dyskusja polega na tym. Dostosujmy się wszyscy do obowiązującego prawa w Polsce. Koniec, kropka. I tutaj stawiamy kropkę. Poproszę, mam tu dłoń, wymieniamy. Co powinno być w
tej ustawie, aby wszyscy byli zadowoleni, a przede wszystkim, żeby panowie nie byli rozczarowani tym, co wygląda, jak wygląda sytuacja w tym momencie. W ustawie brakuje moim zdaniem, bo dzisiaj to, co jest w ustawie i oni i tak dalej się nie stosują do tej ustawy, ale co powinno być, z punktu widzenia bezpieczeństwa pasażera, przede wszystkim, to kierowca powinien komunikatywnie znać język polski, bo teraz zakładajmy sytuację. Jedzie mężczyzna chory na serce. W kieszeni marynarki ma lek, który mu trzeba podać, jak zasłabnie. No dobrze, ale jest też no i taki kierowca, zawodów. Możemy się przyczepić do ludzi, którzy pracują na przykład w restauracji, w której średnio mówi po polsku, bo jest ich bardzo dużo w Warszawie. No i co? I teraz on nie może pracować, bo być może ja jedząc śniadanie dostanę ataku serca. No też nie przesadzajmy. Jak no ale w restauracji ludzie... jest tyle ludzi, którzy mówią po polsku, pani Izo, a w sucha, że... A tutaj jest jeden na jeden. No. Ja powiem sytuację z własnego podwórka, z własnego doświadczenia. Rok już teraz nie pamiętam, ale to było bardzo, bardzo dawno temu. Piękny, słoneczny, niedzielny dzień. Zabieram z Wilanowa pasażerów, jadę z nimi na pod kolumnę Zygmunta. Wsiada do mnie małżeństwo w wieku około 30 lat, pani w zaawansowanej ciąży. Na ulicy Bartyckiej mężczyzna krzyczy do mnie, do taksówkarza. Krzyczy, panie kierowco, zmieniamy kurs do najbliższego szpitala, żonie wody odeszły. O kurde. Mhm. I co robi kierowca aplikacyjny, który nie zna języka polskiego? Pani Izo, ja pytam. Wpisuje szpital. Ale on nie rozumie, co się do niego mówi. Nie, on jedzie wyznaczoną trasą, która bardzo dla nas... No, ale to... On jedzie pod kolumnę Zygmunta, wyrzuca ich tam. Ja to rozumiem, tylko że takie bardzo mocne wypowiedzi sprawiają, że to podciąga trochę pod dyskryminację. Ja rozumiem, że ma to nie, sens. Pani, powinien pani mówić Izo. Choćby w chociaż podstawowe... Tak jest. Frazesy z języka polskiego. Oczywiście z tym się zgadzam, tylko że nie mówmy aż tak bardzo radykalnie o pewnych kwestiach. W wersji podstawowej język polski, komunikatywnej, powinien znać. Mhm. Bo jesteśmy w sytuacji, jak dobrze zauważyłeś, w sytuacji jeden na jeden. No tak. A sytuacje są różne. Bo ja mówię, nie mówimy o ekstremalnych sytuacjach, ale podanie leku pasażerowi. Czy nie wiem, dzwoni córka, jedzie pani i nie wiem. No tych przykładów może być dużo, ale jedzie kobieta, do celu. Dzwoni Zbierzajmy... córka. Nie. Rozumiem o co chodzi. Jakby nie mówmy 15 przykładów, tak. Bo myślę, że każdy rozumiał o co chodzi. Chodzi o sytuację, kiedy trzeba interweniować, trzeba się szybko porozumiewać, trzeba wiedzieć o co chodzi, trzeba wyznaczyć cel, bo na przykład coś się może wydarzyć. Więc komunikatywny język polski. Co jeszcze? Polskie prawo jazdy. Żeby wszyscy mogli. Aktualne. Tak. Ważne, niepodrobione. No znali znaki, znali zasady. Mogli przeczytać opisy znaków pod. W języku polskim są przecież. Wjeżdżając na Nowy Świat, mamy tabliczkę taką. Tak. Jest tylko po polsku. Oczywiście. Tylko po polsku. Czyli dobra, komunikatywny język polski, prawo jazdy polskie. Badania psychologiczne. Uregulowanie systemu wydawania i przeprowadzania badań psychologicznych dla obcokrajowców. Zrozumiałe. Nie ma testów dostosowanych. Nie tylko dla obcokrajowców. Terytorialnie i językowo do chociażby dla obywatela Tadżykistanu. No jasne, no tak. Ale to też jakby każdy Polak też również musi je mieć. To jest jakby nie to, że tylko dla tych zagranicznych osób. Zaświadczenie o niekaralności z kraju pochodzenia. Jasne, to też ma sens. Dla bezpieczeństwa pasażerów. Bo rozumiem, wszystko o czym mówimy, tego nie ma w tym momencie w ustawie. No zaraz. Poczekaj. Bo to ciekawy temat. To chce mi pan powiedzieć, że taksówkarze licencjonowani są niekarani? Za przestępstwa, które... Kierowniku, no za przestępstwa. No. Za przestępstwa, właśnie z tych, które... o których mówiłem, jak wszystko można było z taksówkarzem załatwić, to wiem, że tak nie jest. Za przestępstwa, które... Ale mówimy o latach jakich? No nie, te regulacje weszły w określonym momencie. Myślę, że uczciwy... Bo jeżeli będziemy mówić, co było lat 37... Nie wchodzący w kontakt z prawem człowiek nie woziłby prostytutek, no. A dlaczego? To nie pasażer? No myślę, że też się gdzieś tam ociera i ci taksówkarze o konflikt z prawem. No ale nie rozumiem. Jakoś nie było to dzisiaj, problemu. To twierdzisz? Że mówię o tej niekaralności. Myślę, że no, kiedyś ci taksówkarze, którzy właśnie wozili panienki, czy wiecie, no, różne rzeczy robili w tej szarej strefie, no trudno mi uwierzyć w to, że oni wszyscy są niekaralni. No. Ale nie, twierdzisz, że taksówkarz powinien być jak... No. Twierdzisz, że taksówkarz powinien być jak policjant. Wsiada pasażer do samochodu, bo proszę dowód osobisty, sprawdzimy pana, czy pan jest przestępcą, nie, no, czy pan mówi, jest prostytutką. Nie, pan mówi, że powinien być niekarany, no. To pan mówi. Ale to kierowca. No kierowca, że ma być niekarany. No oczywiście, nie może być karany za przestępstwa, które dyskryminują go bycia kierowcą. No, ale... Taksówki.
No ale zaraz, no, to, no ale pan powiedział, nie o niekaralności. No dobra, to przyjeżdża obcokrajowy. No, o niekaralności. Mówię cały czas ale o niekaralności. Ale też taksówkarzy, rozumiem. Ależ oczywiście, ale oni ją mają. My to mamy. Mówię, że no, nie uwierzę w to, panowie, że polscy taksówkarze są wszyscy niekarani. No co pan mi opowiada, no. No ale... Nie, no, ale jeżeli... taksy na przykład, no panie, no. Ale jeżeli... Wystarczy popatrzeć na mordeczki tych panów, no. No, znaczy, powiem no, tak, a ja jestem karany? Ja mieszkałem, a nie... No patrzy się na moją mordeczkę, jestem karany? Pan nie jest karany. Nie? No jakby pan był karany, to pan nie mówił o karalności, to jest logiczne. No ale widzisz, mylisz się. No to jak pan mówi o niekaralności? Ale jest jestem karany za takie przestępstwa, które mnie nie dyskryminują. Ale pan powiedział o niekaralności, a nie powiedział za jakie przestępstwa. To jakiś katalog przestępstw. Jest katalog przestępstw. Jest katalog przestępstw, tak. Masz rację. Co w tych jest przestępstw? No dobra, no to jakie są te przestępstwa? Bo ja na przykład mieszkałem na ulicy Polnej i vis-a-vis... Przestępstwa gospodarcze. Klubu Soho tam jest... Mhm. Taki z panienkami, no teraz tak. Nie wiem, jak to się teraz nazywa. Ale miałem okno centralnie na postój taksówek. To, co ja tam widziałem, jakie awantury, jakie mordobicia były panów taksówkarzy z licencjonowanych korporacji, to ja nie wierzę, że no, a wiesz, co się działo dwa miesiące? Jaki jest ten katalog przestępstw, których... Przestępstwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko wykorzystaniu seksualnemu. Mhm. Taksówkarz nie może przestępstwa gospodarcze, tak? Tak. Jeżeli jest karany za przestępstwo gospodarcze, dyskryminuje go bycia kierowcą taksówki. Czyli paserstwo, wszystko tam wchodzi w grę, tak? Tak. No to wielu taksówkarzy chyba rzuciło zawód po drodze, bo pamiętam... Bardzo możliwe. Ja nie twierdzę, że nie. A to wprowadzone zostało niedawno, czy już od wielu, wielu lat funkcjonuje taka nie, zaświadczenie niekaralności są już dłuższy czas. Na przykład teraz ta ostatnia nowelizacja, która była u nas w Eletaxi, było... Nie chcę skłamać, bo było 2021 roku. Pośrednik musiał zweryfikować, każdy z nas przedsiębiorców musiał przynieść zaświadczenie niekaralności aktualne, nie starsze niż miesiąc czasu, do końca października. I te zaświadczenia niekaralności, jaka ta historia by nie była tych Polaków, ale ona jest weryfikowalna. A przyjeżdża obcokrajowiec, on idzie do naszego krajowego rejestru karnego. Jaką on ma historię? No. Dobrze, ja wam powiem, chcecie posłuchać historii, jaka no była pewnie. Na Komisji Infrastruktury w zeszłym roku, gdzie była nowelizacja, super długa, ale chcemy. Gdzie była nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. My jako strona społeczna między innymi wnioskowaliśmy o to zaświadczenie o niekaralności. Odpowiedzialnym za tą ustawę, no, za nowelizację tej ustawy był pan minister Cieszyński Janusz. Argumentacja pana Janusza Cieszyńskiego ministra była taka, że ten biedny uchodźca nie może wracać do swojego kraju, z którego uciekał, po jakieś zaświadczenie. Mhm. Więc my żeśmy zaczerpnęli informacji, że ten biedny uchodźca może zgłosić się do konsulatu lub ambasady na terenie RP i poprosić o takie zaświadczenie. Wyobraźcie sobie, że na takie zaświadczenie taki obcokrajowiec czeka maksymalnie 3 tygodnie. I w większości przypadków to zaświadczenie jest darmowe. Czy nie jest to problem? W niektórych przypadkach kosztuje od 5 do 10 euro. I mówię panu ministrowi w kuluarach komisji odpowiedzialnej za nowelizację ustawy, że ani czas, ani pieniądze nie rzucają na kolana. Mhm. Więc pan minister Cieszyński do mnie się pyta, a jak to jest uchodźca polityczny? Więc ja się pana ministra pytam, ilu uchodźców politycznych chce pracować na taksówce w Polsce? No w Polsce to czemu nie? Rarytas. Praca marzy. A... Prawda? Praca marzy. Czyli tutaj agenda zupełnie się nie zmienia, no i nie mamy o czym rozmawiać. Jest głosowanie, oczywiście przewaga polityczna w komisji jest, dyscyplina panuje, w Sejmie również to samo. Poprawka zostaje odrzucona, obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia jest odrzucony, nie wchodzi w życie. Świetny, prawda? A nowelizacja ustawy jest pod hasłem bezpieczna taksówka. Więc ja pytam, nawet gdyby ten uchodźca polityczny chciał pracować w Polsce na taksówce, jest to promil, procent chętnych? Bo nie, na pewno nie więcej. Czyli dlatego promila czy procenta polska taksówka może być potencjalnym azylem dla przestępców? Dobra, to na koniec mam pytanie ja. Tak. Ile, znaczy, jak bardzo opłacalne musi być jeżdżenie taksówką, że jeździ taksówka,
z naklejkami, z kogutem. Nowa S-klasa. Ile? Jak nawet, żeby wyleasingować ten samochód? Jak ile on musi zrobić kursów, żeby jeździć najnowszą S-klasą na taksówce? Pracuje po 12-16 godzin na dobę. A co ze mnie robi? Nie. 12 godzin? A co on, gdzie to on te kursy robi? Przecież leasing za ten samochód to jest 10 tysięcy, jak nie lepiej. Dlatego musi pracować 12-16 godzin dziennie. Ale pan mi nie powie, że ktoś kupuje... Po to kupuję nową S-klasę, żeby jeździć 16 godzin, bo żeby spłacić samochód, a gdzie za 3 zł za kilometr. Rozumie pan? Nie uwierzę w to, że ktoś kupuje najnowszą S-klasę na taksówkę i to się opłaca. To jest niemożliwe. Ale całkiem możliwe. Są luksusowe ale samochody całkiem, na taksówkach, ale całkiem, taksówkach, które są za drogie, żeby nimi być. Ale całkiem możliwe, że ten taksówkarz i ma on takie prawo, hobby. Ma takie prawo, że wykonuje jeszcze jakiś inny zawód. No, ale jak ma jakieś dochody. Ale jak wykonuje inny ma jakiś inny... Jak jeździ 16 godzin taksówką. No on nie, no dobrze. Klubu, ja mówię o sytuacji, bo łapiemy się za słówka. Nie łapiemy się za słówka. Ja mówię łapiemy się za słówka. Że możemy mówić, że kierowcy, którzy przybywają do Polski, faktycznie nie mają polskiego prawa jazdy i tak dalej, ale nie mówią mi panowie, że wszyscy taksówkarze są krystalicznie czyści, zwłaszcza ci, którzy jeżdżą najnowszymi Mercedesami. Ja w to nie uwierzę. Jeżeli ma najnowszego Mercedesa no. I prowadzi biznes tylko taksówkowy, to ja gwarantuję ci, że musi jeździć powyżej 12 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. No, albo mieć inne źródło dochodu. Albo mieć inne źródło dochodu, które to pozwala mu mieć z klasy. Jest taksówkarzem. Dlaczego panie? Nie? No bo ale ja znam takich taksówkarzy. No, pan mi mówi, że musi 12 godzin czy 16 godzin nie jeździć, no to kiedy on żyje? Ja wytłumaczę. Dobrze, że się przygotowałem do tego programu. Tak, ja wytłumaczę. Siedząc tutaj. Ja wytłumaczę. Znam wielu takich taksówkarzy, którzy są taksówkarzami, jeżdżą bardzo dobrymi samochodami i mało pracują. A dlaczego są taksówkarzami? Bo chcą chociażby korzystać z buspasów. Aha. Kto? Ja mam... No to tak, jeżeli chcecie korzystać z buspasu, kupcie sobie na przykład S-klasę, załóżcie koguta. Ja mam jeszcze jedno pytanie, znaczy jest ich kilka, ponieważ już powoli zmierzamy do końca, powiedzieliśmy o tych postulatach, szkoda. Powiedzieliśmy o zmianie, prawda? Moglibyśmy tu siedzieć i gadbędzić, już i tak przekroczyliśmy bardzo dawno czas, ale ludziom się podoba ta rozmowa. Pytanie, kto zarabia więcej, kierowca Ubera czy kierowca taksówki z korporacji? Ubera. Dlaczego panowie nie chcą być kierowcami Ubera? Ale zaraz, dlaczego zarabia więcej, a kasuje mniej? A dlatego, bo stosują mnożniki. I teraz w momencie, kiedy jeden kurs kosztuje 12 zł i przejedziesz sobie taksówką 3 razy po 12 zł, a potem trafisz na 6 kursów... No jasne, ale dobra. A potem trafisz na 6 kursów... Mówimy inaczej. Na prostym przykładzie, ta sama trasa kosztuje tu 100, a tu 50 zł. I ta sama trasa... Kto zarabia na tym więcej? Pośrednik. Ale słuchaj. Ta sama trasa i ta sama aplikacja XYZ. No. Zapłacisz raz 12 zł, drugi raz. Ale ja jadę raz. Ja się pytam na jednym kursie. Jeden kurs ode mnie ze studia kosztuje 110 taksówką, ale to a ty Uberem jedziesz... kosztuje 60. No to kto zarabia więcej? Ale to ten ty... Uberem, aplikacją czy taksówką? Ale to ty jedziesz raz. Ale ten kierowca ale ja się pytam, jedzie... Kto zarabia jedzie... więcej na jednym kursie? 400. Na jednym kursie ale do tego zmierzaj, poczekajcie. No padło już pytanie. Proste pytanie. Kto zarabia więcej? Kierowca aplikacji czy zarabia więcej? Tak, ale kierowca na samym kursie. Panowie kierowca aplikacji że... nie jedzie jednego kursu ale w miesiącu. Ale ja pytam na jednym kursie, kto zarabia więcej. Kto zarabia więcej na jednym kursie? Taksówkarz czy kierowca aplikacji? Powiedzieliśmy, że... Nie można w ten sposób no dyskutować. Jak nie można? No coś kosztuje 100 albo 50 zł. Raz na jednym kurcie. Na jednym... No tak, ale tak jeden, jak powiedzieliśmy... Jeden dzień jest jeden kurs. Jeden ma jeden kurs, drugi ma jeden kurs. Nie było więcej kursów. Tłumacz. Tego dnia Stasiu jeździłeś... Tak, jeździłem, miałem jeden kurs. Ty miałeś kurs, tak miałem jeden kurs. Ile zarabiłeś? Ja 110, a ja 50. Kto zarabia więcej? Tłumaczę. Mogę? Na jednym kursie... Na jednym kursie kierowca aplikacyjny XYZ zarabia mniej od tradycyjnej taksówki. Na innym kursie zarabia więcej od tradycyjnej taksówki. No i mówiliśmy o tym, że tego a tradycyjna taksówka zarabia zawsze tyle samo. Dobrze. To są różne przypadki, różne czynniki na to wpływają. Polecam robiąc taką, ja też. Takie małe resume, podsumowanie tego, zadałam pytanie, kto państwa, panów zdaniem na koniec miesiąca zarabia więcej? Kierowca Ubera czy kierowca taksówki? Kto zarabia więcej? Nie wiem. No właśnie. Bo... Z tego, co ja... Kiedyś próbowaliśmy zrobić taki właśnie research dla tego kierowcy aplikacyjnego. Mm-hmm. Załóżmy, robi kurs za tą stówę.
Z tego aplikacja pobiera 30-35% prowizji. No. Ten, który wydał mu to zlecenie. Czyli ze 100 zostaje mu 60 czy 65. Ten, który mu wynajmuje samochód, czyli licencjonowany partner, bierze za samochód 700, 1000, 1500 tygodniowo. Tygodniowo. No ale ich tam trzech jest z tego samochodu pewnie, nie? No, często jest to właśnie samochód się co 12 godzin albo co 8 wymienia. Śpią w jednym mieszkaniu. No właśnie. A my jednak śpimy we własnych łóżkach. To są inne koszty, jasne, tak? Mając rodziny często... On jeżdżą starym Priusem, a tutaj nowa S-klasa. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak szczerze. Ja najnowszej S-klasy nie znam żadnej na taksówce. Poprzednie znam trzy. No to chyba w całej Warszawie. Chyba pod Mariotem pan jest. Ale busików jest więcej. Ludzie, no. Nie ma najnowszych S-klas pod Mariotem. Bo to jest moja korporacja. Okej. Okay. Ale są, wiesz... A pod Nowotelem nie stoi ten, co zawsze stał tą V12? 140? Teraz nową jeździ. A to nie jest taksówka. To nie jest taksówka. No, i tu właśnie... I już cię mamy. Przecież ma koguta i te. I paski. No, ale jakie? No, żółto-czerwone? Mam numer mu zrobić zdjęcie, jak będę? Tak. Znaczy, powiem tak. Zacznijmy od tego. A wiecie, o którym kończąc, mówię, sam. Kończąc to. Zmierzajmy tak. Każdy, kto jedzie warszawską taksówką, ma możliwość poprosić na koniec kursu o paragon fiskalny. No, to jest tak. I na podstawie tego paragonu fiskalnego może złożyć reklamację do organu licencyjnego. Jeśli stawka była za wysoka, na przykład. Jeżeli uważam, ja uważam, tak, że za dużo zapłaciłem, powyżej tych 3 zł. Ja nie uważam, że za dużo. Bardziej ale nie, interesuje, ja, skąd ma to jest lasy. Musisz usiąść na taksówkę i się przekonać. I na podstawie tego paragonu składa reklamację do Biura Administracji Spraw Obywatelskich w Warszawie. Te biuro rozpatruje tą reklamację i odpowiada, czy kurs był zawyżony, czy kurs był w granicach normy, czyli tych stawek maksymalnych. Jeżeli kurs był zawyżony, to za pierwszym razem jest ostrzeżenie, a za drugim razem jest cofnięcie licencji. I tu też dochodzimy do takiego meritum. Gro partnerów, którzy wybiorą teraz licencję, zakładają spółki widma, spółki porejestrowane na McDonaldy, na autostradzie, na ten, że Biuro Administracji Spraw Obywatelskich wysyła list polecony, żeby się stawił do kontroli, a list wraca, bo nie odebrany. Ale z makiem. Ale pachnie Big Maciem, tak? Big Maciem, dokładnie. Dużo ważnych rzeczy padło i uważam, że najlepiej w tym temacie możecie wypowiedzieć się wy. My słuchamy, my dyskutujemy. Te kwestie dotyczące bezpieczeństwa... I zawsze można o tym posłuchać w taksówce. Dokładnie. Właśnie, z polskojęzycznym kierowcą. Kwestie bezpieczeństwa są, uważam, niepodważalne. To są plusy, dlatego zamawiam właśnie taksówkę, bo jak już mam jechać taksówką... Lubisz sobie pogadać. Jak mam, serio, jak już mam jechać, to zamawiam dlatego właśnie z korporacji renomowanej od lat, bo już jak jadę te 2-3 razy w roku... To już choć mówisz, że ma Stasiu. Chcę mieć pewność, że jest pan Stasio czy pan tak, Janek z nim sobie przenośni. Z tym kwestie sobie mogę bezpieczeństwa są absolutnie najważniejsze. Kiedy kolejny protest? Macie już jakiś termin? Kiedy, czy ten protest się kiedyś przerobił? To trzeba by się organizatora protestu zapytać. Mm-hmm. Ale z tego, co my wiemy, no to 4 kwietnia, ostatnia sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy, pożegnalna radnych przed wymianą ratusza. Nie, no palenia ratusza nie będzie, bo to... Nie, mówię blokowanie. A, blokowanie. Jezyk. Nie, no niestety spotykamy się przy... Rada Warszawa obraduje w Pałacu Kultury i Nauki. A to dlatego tam jest... dlatego na tych przejściu jest pod pałacem? No, między innymi. Oni tam przecież mają swoją salę. No, tam chyba... No, myśleliśmy, że 7 lat kongresową remontują. To. No, myśleliśmy, że ktoś do nas wyjdzie, porozmawia, ale... A oni patrzyli się tylko z okien tam z 20. Ale pani przewodnicząca Grupińska powiedziała, że temat jest na tyle poważny, że nie można wstrzyknąć palcem i tak natychmiast zmienić. Tylko, że my od 4 lat mówimy pani Grupińskiej, że jest problem w taksówkach. Czyli przez 4 lata nie była w stanie stryknąć palcem. No 4 lata to jest za długo. To, że wyszliście wczoraj na ulicę, to jest też takie poczucie, że tyle osób protestuje i tyle osób walczy o swoje prawa, że poczuliście się zainspirowani, żeby też dołączyć i o swoją grupę społeczną gdzieś tam zawodowo powalczyć. Jak wszyscy protestują, to dlaczego nie my? Jest jakiś taki łańcuchowy syndrom. Mieszkańcy Warszawy już chyba się do środy protestów przyzwyczajać zaczynają. Jeździć metrem wszędzie, nic więcej. Taksówkarzy mają dość. Wszystkie środy porezerwowane są do końca roku już na różne protesty. Nie, no mówię, 4 kwietnia mamy pod Pałacem Kultury wejście od ulicy, od Placu Defilad remontowanego, ale to będzie... na zamkniętym terenie i idziemy na sesję Rady Miasta, a 5 kwietnia
mamy niespodziankę, jeżeli to nic nie da. Uuu, poważne plany. No, panowie, będzie się działo. Piątek będzie. Do bólu, do ostatniej krwi. Kurde. Wyczuwam. Wyjazd na Lublin będzie blokowany? Bo w samym kierunku będę jechał. Nie, no, S17 nie blokujemy. Ciebie przypuszczał. Wyczuwam w panu w głosie taką nutkę sentymentu do tych czasów, kiedy... No bo w panach jest ten etos taksówkarza właśnie. No, ja i nie masz też co dziwić. Ja pracując 16 lat od 2008 roku... No jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak. Ja, ale u pana pewnie tam Paweł... takie dobre czasy gdzieś w sercu jeszcze są. I dobra, panowie, muszę na koniec zapytać. Nie? To już off topic. Gdzie teraz jest najlepszy lokal taksówkarski w nocy? I gdzie taniej tankować? Gdzie tanio tankować? Bo kiedyś było tak, że były takie... Dzisiaj nie ma pod Iglicą. Pamiętacie, kiedyś pod Iglicą, na przykład pod Pałacem był taki bar pod Iglicą i tam taksówkarze w nocy się stołowali. Lucia. Tak. Słynny protest. Co teraz jest? Ale Lucia będzie. Dalej w budynku, tylko tak? Będzie przeniesiona dosłownie 30 metrów. Zostaje. Do budynku dworca Śródmieście. Mhm. Ona tam będzie. No tam się taksówkarze spotykają. Spotykają się... Czyli Lucia też mogłaby... No, kolejowa. Na kolejowej u kolegów jest taki... Na kolejowej, smacznej kolejowej. Smacznej kolejowej. Wiem, to moi koledzy są. No i tam widzę... Moi też. Koguty stoją. No stąd ta sympatia. Panowie, dzisiaj jaki plan do pracy? No teraz zaraz ja się udaję na dworzec centralny. Mamy współdziałanie zaplanowane z Wydziałem Ruchu Drogowego, ze Strażą Graniczną, z Inspekcją Transportu Drogowego. No trzeba przystąpić... Kolejne kontrole tych nielegalnych przewoźników, sprawdzania. No niestety, jako czynnik społeczny też musimy się w to włączać, bo kto jak nie my. Nie, no ale prawda no jest... Panowie lawyciarze, szykujcie się, bo za chwilkę będzie trochę pracy. Trzeba będzie znowu odholować z 5 samochodów z lotniska. No, bezpieczeństwo jest absolutnie najważniejsze, pod tym się w pełni podpisujemy. Panowie, no, powodzenia możemy wam tylko życzyć w takim razie. Dobrego dnia również. I to była naprawdę dobra rozmowa. Słuchaj, przekroczyliśmy, panowie, żeby nie było, żeby tutaj was takim krótkim czasem... A ja o 8:30 miałem być... Nie ma. Klient czeka w samochodzie. Nie, klient nie, ale mówię. Stoi klientom. I nabija czas. A tak samo, bije. Ale muszę wam powiedzieć, że jesteście najlepszą telewizją, bo panuje u was tak luźna atmosfera. No i w życiu, że po 24 minutach klienta to już by nie było. Tak. Mamy, widzicie, już... A my mamy 2,50, nie? Słuchajcie, a macie jeszcze pochowane w piwnicach te stare taksometry z Wajchą? Ja jego nie miałem. Ja mam. No tak? Ja, mój wujek był taksówkarzem i pamiętam kiedyś... U nas w biurze wele taksy stoi. Taksometr. To wartościowa rzecz dzisiaj. Sentymentalnie na pewno, nie? Bardzo wam dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy za rozmowę. Za debatę możemy śmiało powiedzieć mało. Bardzo miła, pouczająca rozmowa. Życzymy wam powodzenia. Święta Wielkanocne się zbliżają, więc od razu wszystkiego dobrego. A skoro święta wielkanocne, to i Mazurek. No i nam, i wszystkim naszym pasażerom wszystkiego dobrego. No oj, to są prawdziwe warszawskie złotówy. Czas na takie ostrzeżenie. Karma wraca, panowie. O tym warto pamiętać. Nie mówię, żeby tego nie robić, tylko pewien zwyczaj polityczny został złamany. Jeżeli teraz Jarosław Kaczyński mówi, że Tuskowi grozi więzienie od 10 lat w górę, to oczywiście być może przesadza. Ale jak sądzę, jeżeli kiedyś PiS lub to, co po PiSie pozostanie, dojdzie do władzy, to się nie będzie patyczkował. To się naprawdę nie będzie patyczkował i nikt, ani PSL, ani Hołownia, ani Lewica nie będą mogli powiedzieć, to nie my, to koledzy. Na miejscu Szymona Hołowni nie kupowałbym córeczce laptopa. Na miejscu Władysława Kosiniaka-Kamysza, nie tylko córeczkom, ale również mającemu się narodzić synkowi, nie kupowałbym nowych telefonów. Dlatego, że zanim dorosną, to im PiS te telefony zabierze. Dzieci będą płakały, że nie mają bajek, a PiS powie nie. My musimy sprawdzić, czy tam nie było groźnych dokumentów. Ktoś powie, że sprowadzam wszystko do absurdu? Nie, nie sprowadzam niczego do absurdu. Jeżeli karma wraca, to wraca również właśnie w taki sposób, że to wam teraz wejdą na chatę o 6 rano. Łagarnie. My dzisiaj mamy bardzo poważne tematy. Bardzo poważne tematy.
społeczne. A i tam taksówkarze, też mi poważny temat. Tak, ten będzie zdecydowanie bardziej poważny. Ale myślę, że taksówkarze i handel ludźmi gdzieś tam może się przecinać. No, ostatnio parę razy jechałam taksówką tu do państwa i do radia i obydwaj panowie narzekali na Uber, na tych cudzoziemców, co to w ogóle jeżdżą nielegalnie i zarabiają. No i opowiadali, że to zablokują, tamto zablokują i zobaczycie. Wydaje mi się, że to generalnie jest taki zawód obarczony piętnem narzekactwa. Już jesteśmy na wizji. Dobra, tak, już nie, jesteśmy na wizji. Świetnie pani wygląda. Jesteśmy zawsze na wizji. No właśnie, z nami jest pani Joanna Garnier z Fundacji La Strada, Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Jeszcze na naszym na ekranie naszym już się to pojawiło. Poważny temat, no bo jak tu nie mówić poważnie o niewolnictwie, o handlu ludźmi. Czym się zajmuje Fundacja La Strada? Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada zajmuje się, jak mawiają niektórzy, a to wy się zajmujecie handlem ludźmi. No my się zajmujemy przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, przede wszystkim pomocą osobom pokrzywdzonym, czyli tym, którzy w taki czy inny sposób ucierpieli. Na przykład Polacy za granicą lub cudzoziemcy tutaj w kraju. Pomagamy, wspieramy, ale też szkolimy, uczymy o handlu ludźmi, staramy się lobować na rzecz zmian prawnych. Generalnie tak jak my to mówimy, zajmujemy się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi we wszystkich aspektach. A kiedy powstała ta inicjatywa? Tak od początku zacznijmy. W 95 roku. I to był moment, kiedy jaki problem był tym głównym, inicjującym takie działanie? Tak naprawdę inicjatywa przyszła z Holandii, gdzie od bodajże 87 roku działała fundacja STV, Stichting Tegen Frauenhandel. I koleżanki zajmowały się pomocą i wsparciem dla kobiet, które ucierpiały jako osoby zmuszane do prostytucji w Holandii. To były przede wszystkim kobiety z Dominikany, ale też z Tajlandii, z Azji Południowo-Wschodniej w ogóle. I na początku nasza tożsamość to była tożsamość pomocy kobietom zmuszanym do prostytucji, wykorzystanym w seks biznesie. Ale gdzieś tam w tle miałyśmy świadomość, że ten seks biznes to jest tylko jakiś tam kawałek, może spory, ponieważ przez lata naszymi klientkami były wyłącznie kobiety właśnie z komercyjnego wykorzystania seksualnego. Natomiast potem zaczęli się pojawiać inni wykorzystani, także mężczyźni, osoby wykorzystywane w tak zwanej normalnej pracy. I funkcjonowałyśmy do 2006 roku jako Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami, ale zdecydowałyśmy się zmienić nazwę na Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. I w tym roku, w tym może jeszcze nie wiemy do końca, ale w zeszłym roku mieliśmy zdecydowanie przewagę mężczyzn wykorzystanych. Osoby z pracy przymusowej, osoby oszukane, sprowadzone tutaj do Polski, do pracy. No właśnie, bo ten problem narasta wraz z przybywaniem do Polski uchodźców, czy z Ukrainy, czy z państw północnoafrykańskich i generalnie z Dalekiego Wschodu, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy i nagle się okazuje, że ta praca to jest... No to albo słaba praca, albo w ogóle pracy nie ma. Praca ich marzeń, tylko to jest wykorzystanie. Z tymi marzeniami to... Polska, jak już ogłoszono jakiś czas temu, Polska z kraju emigracyjnego stała się krajem imigracyjnym. No czyli mamy cudzoziemców sprowadzanych do pracy tysiące. Cały czas mamy całkiem dobrą sytuację ekonomiczną jako kraj. I to wygląda trochę tak, że mnóstwo Polaków woli pracować w Niemczech, w Holandii, w Norwegii, gdzie tam sobie zażyczymy, bo jednak te stawki są lepsze. Tutaj cały czas się produkuje. Produkuje się przede wszystkim żywność. Produkuje się części samochodowe i to są te sektory, gdzie potrzebne są ręce do pracy. Dlatego ściąga się pracowników. Tak. Równocześnie w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, wielu Ukraińców wyjechało po prostu walczyć. Wyjechało do swojego kraju i zostawili puste miejsca pracy. I to są miejsca pracy męskie, a przyjechały kobiety. Więc pojawiły się miejsca pracy na budowach, w rzeźniach,
Właśnie. Kto je wypełnia, te miejsca? Kolumbijczycy, Wenezuelczycy, Gwatemalczycy, Meksykanie. To taki schemat zaczyna chyba przyjeżdżać Argentyna, bo tam się też źle dzieje. No, dzisiaj mówiliśmy o tym, że sałata 46 zł. Tak, ale to jest taki schemat, który naprawdę kojarzy nam się chyba przede wszystkim mocno ze Stanami Zjednoczonymi i tym, że dużo mieszkańców Ameryki Południowej jest ściągana do pracy. Często są to w ogóle niepełnoletni, wręcz dzieciaki, które reperują dachy i potem są historie, kiedy oddają życie w ten sposób. I kojarzy nam się to raczej właśnie z jakimś dziś zupełnie innym kontynentem, a jednak w Polsce również to ma miejsce. Wydawać by się mogło, że to kompletnie się nie opłaca sprowadzać ludzi z drugiej półkuli samolotem, kawał drogi, z przesiadką w Hiszpanii najczęściej, ale nic bardziej błędnego, bo tutaj jest jeden haczyk. Większość obywateli państw Ameryki Łacińskiej przyjeżdża do nas, do Schengen, na ruchu bezwizowym, na 90 dni jako turyści. Więc agencja pośrednictwa, która ich sprowadza, która ich ściąga, na dzień dobry ma oszczędność i czasu, i pieniędzy, bo nie musi jeździć do konsulatu, aplikować o wizę, nie musi załatwiać wszystkich formalności. Wystarczy, że roztoczą cudowne perspektywy, powiedzą, będzie dobra praca, zakwaterowanie, legalny pobyt, możesz przyjechać z rodziną, bo mamy w Polsce bezpłatne szkoły i ludzie przyjeżdżają z dziećmi i już. I wystarczy po prostu tę osobę sprowadzić, umieścić w zbiorowym zakwaterowaniu typu hotel robotniczy, gdzie mieszka kilkadziesiąt osób i oni już mogą pracować. Część się legalizuje. Dla części pracodawcy agencje, bo one formalnie zatrudniają ludzi, występują o kartę pobytu, natomiast część z tych osób pracuje kilka tygodni, po czym są wyrzucani i sprowadzani nowi. Więc my tak naprawdę nie wiemy, ilu tych Latynosów nam się błąka po Polsce, ile tych osób gdzieś tam się pojawia. My dostajemy informacje, że tu jest grupa w Radomiu, tu jest grupa w Ostródzie, w Świętokrzyskiem, w nie wiem czym jeszcze, w innych miejscowościach małych, gdzie są na przykład zakłady mięsne, gdzie jest fabryka podsufitek samochodowych. I ci ludzie no, nagle stają tutaj w tym szczerym polu jakimś ostródzkim, czy nie wiem jakim, i myślą, kurczę, o co tu w ogóle chodzi? No, miało być cudownie, a jest słabo. I co się wtedy z tym człowiekiem dzieje? No bo przypuszczam, że taka osoba może nawet nie mieć pojęcia, że taka fundacja jak La Strada funkcjonuje. To rozumiem, że wy dostajecie informacje? Czy to wy poszukujecie takich ludzi? To jest tak, że w tej chwili już większość osób się dosyć dobrze komunikuje. Na przykład na Facebooku, w innych mediach społecznościowych. Na Facebooku jest grupa Latinos en Polonia. My też mamy nasz profil specjalny po hiszpańsku na naszym Facebooku. W zeszłym roku również wspólnie z organizacją brytyjską Stop the Traffic zorganizowaliśmy taką krótką kampanię informacyjną dla chcących przyjechać do Polski. Natomiast nie zmienia to faktu, że większość z nich mówi wyłącznie po hiszpańsku. A my to tak sobie. My się dogadujemy, pracownicy fundacji, po angielsku, po rosyjsku, po ukraińsku. Od bidy po niemiecku, natomiast no, mamy w tej chwili jednego pracownika hiszpańskojęzycznego, jest to nasz skarb najdroższy. Jedyny łącznik. Jest też psychologiem, no i wszyscy jesteśmy mistrzami Google Translate. Pyk, pyk, pyk już. Znaczy, no tak się porozumiewamy, no w tej chwili jest taki czas. No dobra, no. Mówimy też o przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Mhm. Czy to jest tak, że oni, ci pracownicy ściągani do Polski, którym roztaczane są te perspektywy, nie wychodzi i oni są faktycznie potem sprzedawani do innych krajów, czy oni są handlowane z nimi naprawdę? Oni są, definicja handlu ludźmi mówi o tym, że muszą wystąpić pewne działania, być użyte pewne środki. Że mówicie o handlu. Tak, i musi być cel, wykorzystanie. Więc działanie to jest przemieszczanie, ruch, transportowanie tego pracownika, środki, wprowadzenie w błąd przede wszystkim, szantaż. A zabierane są jakieś dokumenty? Tak, oj tak. Powiedzmy, to się dzieje w Dubaju, tak. Przecież te wszystkie... Oj tak, są zabierane dokumenty. Ludzie zgłaszają. No, Filipińczycy to jest... Oj, no, to
To jest już zupełnie inna bajka, ale... Oni też tu przyjeżdżają, my ich widzimy. Tylko, że oni tu przyjeżdżają w sposób bardziej formalny. Dla nich trzeba wystąpić o wizę, jeżeli chcemy zatrudnić Filipińczyka. To leasingowani w ogóle, nie? To jest w ogóle ciekawa historia. Oni jeżdżą autobusami w Polsce, oni jeżdżą ciężarówkami. Mamy dużą sprawę filipińską sprzed kilku lat firmy przewozowej. I ci ludzie zeznali, zostali uznani za ofiary handlu ludźmi. No ale to też nie jest tak, że trzeba tu siedzieć w nieskończoność i czekać, aż proces się zakończy. No, ludzie się rozjechali, gdzieś pracują, no trzeba żyć, prawda? Czy oni przyjeżdżają ze swoimi dokumentami, mają paszporty, mają coś, czym oni mają informować? Oni mają wszystko. Oni jeszcze natomiast, płacą chyba za możliwość przyjechać. Natomiast pracodawcy... Mamy 10-minutowe wideo na YouTubie. Nazywa się Ugrzęznąć w Polsce. Jeżeli... 7 lat temu mi się to wydarzyło i tak ugrzęzłem. No, myślę, że w pewien sensie wszyscy ugrzęźliśmy. Ale te osoby z krajów hiszpańskojęzycznych, no to one jak już tu ugrzęzły, to czasami po prostu już to jest takie ugrzęźnięcie, że nie wiadomo za bardzo, w którą stronę ruszyć. W tym naszym wideo Ugrzęznąć w Polsce oni mówią, że zabrano paszporty po to, żeby nie mogli wyjechać po prostu. Po to, żeby ich uwiązać do tego miejsca pracy. Podpisali jakieś dokumenty, ale nic z nich nie rozumieli. I to jakby to jest klasyka, to jest to, co też spotyka często, teraz już może nie aż tak często jak kiedyś, Polaków za granicą. No podpisałam umowę, ale rozumiała pani, no nie, bo była po holendersku. No właśnie. Z drugiej strony wyobrażam sobie, że kiedy wracasz z wakacji gdzieś zagranicznych, byłeś poza strefą Schengen, to parokrotnie zdarza ci się na tej strefie oddać paszport, wytłumaczyć, pokazać, kim jesteś. A z drugiej strony jest osoba, która przylatuje z Ameryki Południowej i bezproblemowo przechodzi przez te kolejne bramki i odmeldowuje się z paszportami i nikomu to nie rzuca jakiegoś cienia wątpliwości, czy ta osoba przyleciała tu w formie turystycznej odwiedzić rodzinę, czy właśnie po prostu została zatrudniona? No raz wjeżdża i Ja myślę, że to nie budzi. To nie budzi. Nie musi mieć wizy. Więc wjeżdża, na wakacje. Przekracza granicę i już może tu przyjechać, tak, na wakacje jako turysta, zwiedzać, nie wiem, Wawel. Mówię to samo, co mówili Polacy jadąc do pracy za granicę 20 lat temu. To w ogóle nikt, myślę, że nikogo to nie interesuje i przyjeżdżają czasami osoby naprawdę słabo sobie radzące, bezradne, jakieś takie niezorientowane. Kilka tygodni temu późnym wieczorem miałam dyżur. My mamy 24-godzinny telefon. Zadzwonił człowiek, że on właśnie spotkał tutaj podczas przesiadki w Hiszpanii panią, która jedzie do pracy do Polski. Tak? No tak. No i pani w ogóle jest totalnie jakaś taka nieogarnięta. On użył określenia sierota. Ona nawet nie wie, dokąd jedzie. Ja się złapałam za głowę. Mówię, Boże Święty, no co to się dzieje? No ale czego pan oczekuje? No może byście ją zawieźli do tej... Mówię, proszę pana, no to super. My realizujemy zadanie publiczne. Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. Ale ona jest dla ofiar. Więc facet mówi, aha, to wpierw ją muszą wykorzystać, żebyście jej pomogli. Yes. Mówię, no, oględnie rzecz ujmując, chyba tak. No ale przecież no, nikt nie zostawi kobiety na lotnisku w środku nocy samej z walizką, nie mówiącej po polsku, ani nawet po angielsku. Więc pojechałam i ją zabrałam, no przenocowała. I następnego dnia wsiadła w pociąg i pojechała do tej swojej pracy. I no Bogu dzięki, nie pisze maili, nie wysyła żadnych wiadomości, że tam strasznie źle. No być może akurat ta trafiła do dobrej pracy. Natomiast faktem jest, że dziewczyna była taka sierota rzeczywiście. I no wtedy my zadziałaliśmy profilaktycznie. Myślę, że uchroniliśmy ją od czegoś. Ale też no, ludzie zwracają uwagę na takie sytuacje. Ludzie jednak, myślę, że nasze społeczeństwo robi się ciut bardziej wrażliwe, ciut bardziej dostrzega pewne niepokojące sytuacje. I jak zobaczyłam ją, jak stała z tą swoją torbą... W jakim wieku była ta kobieta mniej więcej? 20
parę, 22, 23. Młoda osoba. Która otrzymała oczywiście obietnicę pracy, zarobku, lepszego życia. Ona, z tego co się zorientowałam, ona dostała obietnicę od jakiegoś znajomego z Kolumbii. I jak o nim mówiła, to tak się rozjaśniała. Więc pomyślałam, że to chyba jakieś uczucie w tym jest. Może być, ale no właśnie, czyli to jest, to nawet jeśli ci pracownicy przyjeżdżają do Polski w celu lepszego życia, to pewnie jest to jakaś relacja między tymi, którzy są w Polsce i tymi, którzy w Ameryce Południowej wysyłają tych ludzi, którzy ich... No właśnie. O, no właśnie. Chciałem zapytać właśnie, czy ta można fundacja wspierać, jest oczywiście dofinansowana jakoś przez państwo? To jest państwowo. Tak jak powiedziałam, zadanie publiczne Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, finansowane z budżetu państwa, w drodze konkursu przyznawane raz w roku. Mhm. Czyli trzeba wygrać konkurs, aby uzyskać dofinansowanie. Wygraliście? No tak, tak, tak. Inaczej bym tu... Nie no, inaczej bym tu pewnie też siedziała jako Fundacja La Strada. A teraz siedzę jako Fundacja La Strada i Krajowe Centrum. To jest roczny projekt i to wcale nie jest fajne, że tylko na rok, ponieważ zaoferowanie ludziom tylko rocznych kontraktów to jest tak trochę... I jeżeli ktoś dostaje lepszą ofertę, to po prostu sobie idzie. Jasne. Natomiast no, Krajowe Centrum pozwala nam świadczyć pomoc, wsparcie dla pokrzywdzonych. Zaraz ci tę kartkę pokażemy jeszcze raz. Ja wrócę do tego właśnie momentu. Właśnie, chciałam dostać, do której kamery pokażę. Tak, o, mamy. Lata 90., a więc ten jeden z głównych czynników nakłaniających do tego, aby jednak opowiedzieć się za tymi sytuacjami, kiedy kobiety wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy. Okazuje się, że są po prostu sprzedane, tak, a tam niestety są zmuszane do prostytucji. Tak. Mówimy o latach 90. Czy takie sytuacje również dzisiaj mają miejsce? I powiedzmy o Polsce, bo wiadomo, w innych krajach sytuacja wygląda inaczej. Nierzadko gorzej. Cały czas trafiają do nas kobiety, które były wykorzystywane seksualnie, zmuszane do prostytucji. Lata 90., początek 2000, to rzeczywiście był taki czas, że mnóstwo kobiet myślało sobie, że o, to tak jak będzie tak jak w filmie Pretty Woman, że w ogóle będę taką super, super diwą i moi klienci będą fajni, mili i przystojni. Natomiast, no cóż, może się tak trafić, oczywiście, wiadomo. Ale seks biznes jako taki dla osoby nieprzygotowanej, niezorientowanej, dla dziewczyny, której się wydaje, że sprzedawanie seksu to jest tak jak uprawianie seksu ze swoim chłopakiem, którego się kocha, lubi lub ma się do niego dużo sympatii. To jest coś takiego. To będzie właśnie to. Nie. I kobiety dzwoniły i mówiły, że nie, że jakby, że one tego nie uniosą, nie udźwigną, że do tego jeszcze wszedł przymus, zabieranie pieniędzy, jacyś brutalni sutenerzy, że nagle się okazało, że one nie mogą wychodzić, że one nic nie mogą, że miało być super. Zresztą my wtedy dzwoniłyśmy pod telefony, podane w ogłoszeniach i tam tacy panowie opowiadali, będziesz się kochać z mężczyznami, jeszcze będą ci za to płacić. No, żyć nie umierać. I to rzeczywiście, no, trafiały do nas kobiety straszliwie pokrzywdzone, okrutnie wykorzystane. Panie, które były świadkami bardzo poważnych przestępstw. Panie uwikłane w jakieś działania grup przestępczych, więc rzeczywiście no, to był taki czas, że było bardzo trudno i było bardzo ciężko. A bywają takie sytuacje, kiedy te kobiety wyjeżdżają, ale myślą, że będą robić zupełnie coś innego, bo teraz mówimy o kobietach, które w pewien sposób były, wiedziały, to się zdarzało, po co tam jadą, to się zdarzało, to się zdarzało, bo obiecywano kelnerowanie. No właśnie. Obiecywano sprzątanie w hotelu. A na miejscu było, wiesz, słuchaj, tej pracy kelnerki to już nie ma, ale mamy dla ciebie coś innego. I była to prostytucja. Tak, tak. I już, koniec, musisz odpracować dług na przykład. I takim sytuacjom, w takich sytuacjach również były to Polki. Tak. Tak, i tak jak mówiłam na początku, my przez lata pracowałyśmy tylko z kobietami wykorzystywanymi w prostytucji. I jakby to był taki nasz podstawowy... Inicjator. Nasunęło mi się słowo charyzma.
ale to nie tego dotyczy. Chociaż są oczywiście zakony, które mają taki charyzmat pomoc prostytutkom jak najbardziej. Więc no my bardzo dużo się wtedy nauczyłyśmy o seksbiznesie, o prostytucji. W 2000 bodajże roku realizowałyśmy takie wspólne działanie z organizacjami z Włoch, z Litwy, z Niemiec i z Francji chyba. To był projekt, który się nazywał Fenarete. I to była jakby coś w rodzaju szkolenia peer-edukatorek ze środowiska prostytuujących się kobiet. Tak to się oficjalnie nazywało. I my tam szkoliłyśmy, pracowałyśmy z 10 paniami, z 10 kobietami pracującymi w prostytucji. Wśród nich były 2 kobiety z Ukrainy chyba. I one nie wszystkie nam dotrwały, ale większość dotrwała. Jakby zakończyłyśmy chyba z 8. I założeniem projektu było wykształcenie takiego rodzaju pracownika socjalnego działającego na rzecz środowiska kobiet w seksbiznesie. Żeby one były zorientowane w przepisach, żeby były takim wsparciem. I projekt nam wyszedł świetnie. Naprawdę wyszedł świetnie. Natomiast no, finał był nieoczekiwany. Nie spodziewałyśmy się takiego efektu i on nie był zgodny z założeniem. Jak myślicie, co się stało? No. No. One wszystkie zrezygnowały z prostytucji. Mm. Wrzuciło to inne światło. Mm-hmm. One jakby dostały konkretne wsparcie, takie nieoceniające. Nikt nie mówił, ojejku, ty źle tu, co to nie jest działaś, w ogóle? Co robisz, albo to nie twoja tak. wina, że cię tak. wykorzystali. My pracowałyśmy z nimi na zasadzie, jeżeli pracujesz w prostytucji, to masz takie umiejętności, mm-hmm. więc możesz też robić to i to, jeżeli byś chciała. Na przykład masz taką umiejętność, jak jeżeli rozmawiasz z klientem o tym czy o tym. Czyli dałyście wędkę. Jakby tak, dałyśmy też inne spojrzenie. My byłyśmy z jednej strony zaskoczone, z drugiej zachwycone, z trzeciej przerażone, jak my to zaraportujemy. La Strada. Ale naprawdę, nadal się wzruszam, jak o tym Jasne. Myślę, bo jedna z dziewczyn powiedziała, ściany będę lizać, a na ulicę nie wrócę. No i pięknie. La Strada cały czas działa. Jeszcze cały ostatni czas raz pokażę. Cały czas działają też Dieta od Brokuła, warto pamiętać. Tak jest, Dieta od Brokuła również. Do czego ja mam to pokazać? Tak się pokażę. Prosimy zbliżenie na kamerę, tak. na kartę. I zaraz wejdziemy z naszą ramką brokułową, dobrze? Ja tu brokuł powinnam. Proszę bardzo. Bardzo Państwa zachęcamy, żeby nam przekazywać 1,5%, jeżeli ktoś się jeszcze nie rozliczył. Niby niewiele, a jednak nic nie kosztuje. Ja wiem, że handel ludźmi to jest takie nieoczywiste, no bo to nie, no wiadomo, ofiara handlu ludźmi jest postrzegana jako dureń, co dał się oszukać. To prawda, ale jest prawda jest taka, że coraz więcej ale bardzo w Polsce. Mm-hmm. No tak, oczywiście i w tej chwili no, myślę, że dietę też robią Ukraińcy lub inni no, to na pewno. Cudzoziemcy. No właśnie. Zobacz, co tam mamy do jedzenia. Dziś oczywiście dieta brokuła poleca się do konsumpcji. Możecie sobie wykupić dietę od brokuła na ich stronie. Oczywiście macie też zniżkę. A to masz też na słono jakieś prosciutto, jakaś mozzarella, coś tam się zaszło. Być może niedługo pojawią się jakieś kolumbijskie przysmaki. Golonkę byś wolała. Oby nie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Również bardzo dziękuję. A my oczywiście was zapraszamy. Trochę zostajemy w temacie praw człowieka, ale będzie niepoprawnie, bo czas na niepoprawnik. Premierowy odcinek już dzisiaj. Zobaczcie zwiastun. Zapowiedź. Tak. Tutaj przechodzimy do analizy już tej kwestii zgody, bo ja myślę, bo były takie przypadki. Był bardzo drastyczny przypadek sytuacji 14-latki zgwałconej, tak. która nie krzyczała i nie wykazała oporu i sąd uznał, że to nie było przestępstwo zgwałcenia. Więc jakby powód, żeby to zmienić, jest sensowny. Ale właśnie, są ludzie, którzy mówią, w jaki sposób tę zgodę uzyskać. Na świecie mamy już podobno aplikację w ogóle w telefonie, gdzie tę zgodę można uzyskać, ale pamiętajcie, że ta zgoda może być też wycofana. To nawet budzi trochę śmieszność, no bo to formalizuje stosunki intymne, no które nie opierają się, jak mówisz, na notariuszu albo na aplikacji. Są też stanowiska, to jest bardzo ciekawe, stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówi, że ta zmiana nie jest potrzebna, dlatego że mówi, że wszystkie te sytuacje braku zgody da się pokazać przez te przesłanki, które tak już jest. Są. Bo jak jest groźba, to wiadomo, że zgody nie ma. Jak jest
jest podstęp. Podstępem może być na przykład pigułka gwałtu. To jest ewidentnie podstęp, prawda? Bo ty, ktoś podaje po to, żeby osoba straciła przytomność i później ją wykorzystuje. Nawet mówi o tym sparaliżowaniu strachem, że wykorzystanie bezradności. My chcemy się z wami dzisiaj zastanowić, czy ta zmiana jest dobra, czy też powoduje rzeczywiście skutki, które są trudne do zaakceptowania. Pierwszym z nich dla mnie jest właśnie to, o czym mówisz, że trzeba iść do notariusza. Ale są też pomysły innych zmian i też będziemy o nich rozmawiać. Ale to jest moim zdaniem ważne, że to byłoby moim zdaniem zupełnie nieżyciowe, żeby zakładać właśnie, że strony przed zbliżeniem intymnym będą podpisywały umowę, albo że będą... Nie, no, to jest oczywiste, ale... No, ale jak potem udowodnić, jeżeli na przykład po iluś tam miesiącach czy latach nagle... Nie rozstrzygniemy tego i ja tu chcę powiedzieć, że też miałem trochę tej okazji, żeby o tym pomyśleć i wydaje mi się, może użyję niezbyt fortunnego słowa, ale jako społeczeństwo chyba my nie dorośliśmy i na pewno, jeśli miałoby to w ogóle iść w takim kierunku, to bardzo taka duża akcja informacyjna, edukacyjna, to by się musiało bardzo dużo zmienić w postrzeganiu jakby pewnych, tak. W zrozumieniu tego w ogóle wszystkich okoliczności, które z takimi sprawami mogą mieć do czynienia. W dzisiejszym moim zdaniem takim stanie przemyśleń społecznych dotyczących tej kwestii nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. A z nami jest on, Gapuś. Dzień dobry. Dzisiaj w ogóle my się dobraliśmy kolorystycznie, ale ja i pan Jacek Graniecki niekoniecznie. No ale ja tu widzę tą koszulę już za trzeci raz, więc... Masz element, chciałem powiedzieć, sportowy, mianowicie Stadion Śląski. No właśnie. Mnie kiedyś tata zabrał na Stadion Śląski. Pamiątkowa bluza z koncertu Dzimka. A ja byłem tam na koncercie, słuchajcie, chyba z 18 lat temu, albo już 17 będzie, Phila Collinsa i Genesis. Mhm. I był to niesamowity koncert, ponieważ trwał prawie 3 godziny. Nad Stadionem Śląskim w Chorzowie w czerwcu przeszła absolutna burza, ale taka, że ja już widziałem, jak walimy... Wypełniło stadion wodą, ale ja też, jak widziałem te pioruny, to już widziałem te nagłówki na całym świecie, że Phil Collins zginie na scenie w Polsce, zabity przez piorun. I bardzo mi się podobało, bo zazwyczaj jak artyści z zagranicy przychodzą na naszą scenę gdzieś w Polsce, to mówią dzień dobry i wszyscy mówią, dzień Boże, jak on dobrze mówi po polsku. A wiecie, co on powiedział? A on powiedział, I would like to say only one sentence in Polish, fucking deszcz. Ja pomyślałem, to jest kozak, tak? Tak trzeba żyć. Ale jaki ty dzisiaj jesteś mruczący. Dzisiaj jestem mruczący, ale słuchajcie, i puenta tego była dobra, bo przez to, że ludzie tak absolutnie zmokli, no to wszyscy wracali w różne strony Polski w gaciach, no bo po prostu zdejmowali koszulki, bluzy. Normalna rzecz, idziesz na koncert i wracasz w gaciach. I nagle na tym dużym parkingu pod Stadionem Śląskim każdy tam się rozbiera do rosołu. No i potem Radiowa Trójka wówczas zrobiła bardzo fajny pomysł, ponieważ zrobili taką audycję po tym koncercie, gdzie ludzie wracający do domów dzwonili i opowiadali o tym, jak oglądali ten koncert, jak go odebrali i tak dalej. No i prowadzący powiedział wtedy tak. To był taki znany, jak on się nazywał, ten taki znany trójkowy konferencjer, który zawsze się chował za kotarą, go nie było widać, jak on wygląda, on z tego słynął. No w każdym razie, on trochę mówił jak Lord Vader i taki miał zaśpiew i kiedy wracaliśmy wszyscy, wiecie, samochodami, to on nagle mówi tak, proszę państwa, jeżeli teraz jedziecie gdzieś w Polsce i widzicie ludzi, którzy prowadzą auto w samych majtkach, to oni nie zwariowali. Oni wracają z koncertu Genesis. Tak to było, nie? Tak to wtedy wyglądało. Ale rozumiem, że na koncercie Genesis Phil Collins to publiczność głównie damska. Nie, chyba wtedy było tak w miarę podzielone to. No ale wracali, rozumiem, solidarnie i ci... Wszyscy Wajtkę wracali. Do tego zmierzałem. Phil Collins... A taksówkami wracali? Tak, legalnymi? Słuchaj, jak ja bym ze Stadionu Śląskiego wtedy do Płocka wrócił taksówką, to podejrzewam, że przez rok bym się nie wypłacił. Nawet aplikacją byłoby ciężko, bo to paręset kilometrów. No. Tak to wygląda. Dobrze, słuchajcie, pora... Co tam w sportach? Otóż, skandal w Chinach. O! Dopingowy? Finansowy. Albowiem, były prezes tamtego Związku Piłki Nożnej, oczywiście nie wiem, jak to przeczytać, więc zrobię to z chińskim zaśpiewem, uwaga, Chen Qiuan został skazany na karę dożywotniego więzienia. Wszystkie duże media o tym informują na świecie. Zapałki? Tak. Przyjął miliony w zamian za pomoc w zawieraniu umów, opcje inwestycyjne i zarządzanie wydarzeniami. O tym pisze m.in. Guardian. Według ustaleń sądu miał przyjąć pieniądze i wartościowe przedmioty, które łącznie opiewały na sumę 11 milionów dolarów. Dość wartościowe. I Chińczycy się z nim nie certolili, więc gość został wtrącony do lochu. I teraz ciekawostka, bo
No, cały czas świat się zastanawia, jak to jest, że te Chiny nie potrafią grać w piłkę. To jest statystyka, nie? W sensie ich jest tylu, że tam powinno się znaleźć 22 ludzi. W jednym mieście jest więcej stadionów niż w całej Polsce. No właśnie. I w związku z tym przypominam wam, że reprezentacja Chin na swój jedyny mundial awansowała w 2002 roku. I wtedy mogło się wydawać, że to jest początek czegoś wielkiego. Oni potem przecież zatrudnili między innymi na dyrektora jednego z klubów, a potem trenera reprezentacji Marcello Lippiego. W latach 90. na przełomie wieków to był wybitny trener, między innymi Juventusu Turyn, absolutnie wtedy jeden z najlepszych na świecie. Ich ambasadorem, bo sobie to sprawdziłem dla przypomnienia, kiedy to było, 11 mniej więcej lat temu, był David Beckham, który też gdzieś tam promował piłkę i w Chinach, i chińską piłkę. Natomiast to wszystko się nie przełożyło na wyniki. Oni są cały czas w czarnej, no i w związku z tym... Żółtej. No, też pewnie. Natomiast tak to wygląda. No i co? I trzeba sobie z tym radzić, a ten sympatyczny pan poszedł do więzienia. A jaki jest chińska narodowa dyscyplina sportu? Kung fu? Kung fu? Nie wiem, być może. Ja obejrzałeś ostatniego Kung Fu Pandę, czwartą część? Żadnej Kung Fu Pandy nie widziałem. Naprawdę? Obejrzyjcie Kung Fu Pandę, to jest wspaniała bajka. Naprawdę. Nawet dla takich starych ludzi jak my. Znaczy, jak ja i Jacek i dla takich młodych jak Izabella Kszanowicz. Dla takich młodych jak wy, to może tak, ale dla takich jak ja. Kung Fu Pan, no Kung Fu tak. Słuchajcie, piłka ręczna, przechodzimy do mojej ulubionej obok piłki nożnej dyscypliny. Drużyna Tałanta Dujszebajewa, czyli Industria Kielce, wygrała wczoraj ważny mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z duńskim GOG Honbold 33-25, co oznacza, że jest już na dobrej drodze do ćwierćfinału, bo teraz Kielczan czeka rewanż. Jeżeli wygrają, to zmierzą się z Magdeburgiem. I tutaj ciekawostka, ponieważ Industria Kielce radzi sobie ostatnimi czasy w bardzo osłabionym składzie. Gdy przyjechali do mojego rodzinnego Płocka i skopali Wisłę tydzień temu w meczu na szczycie Orlen Superligi, to mieli zaledwie 12 zawodników, co w piłce ręcznej jest bardzo rzadko spotykane. Gra oczywiście zawsze 7, ale no, ta ławka rezerwowych u najlepszych klubów jest dłuższa i przeważnie masz do dyspozycji 14, 16 naprawdę niezłych graczy. W Kielcach tyle kontuzji, że przyjechali w 12, z czego było dwóch bramkarzy, czyli 10 zawodników w polu. Jeden dostał w 23 minucie czerwoną kartkę, a mimo to sobie z Płockiem poradzili. I przechodząc płynnie do Płocka, moja Wisła dzisiaj gra w moim Płocku z Paris Saint-Germain, także w 1/8 finału Ligi Mistrzów. I to jest bardzo ważny mecz dla Wisły. A ciekawostka jest taka, moi drodzy, że w Paris Saint-Germain najlepszym strzelcem i absolutnie jednym z liderów drużyny jest płocczanin Kamil Szybszak. Nie wiem, czy go znasz, czy słyszałeś takie nazwisko. To jest taki gość, który cały czas się analizuje. Wisła Płock gra z Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Piłkę nożną? Ręczną. A, ręczną. To jest ten mały błąd. Ręczną, tak. A, ręczną, bo ja myślałem, że w nożną i to już jakaś abstrakcja. To już to by było dziwne, tylko drużynę nawet Paris Saint. 20:45 jest dzisiaj ten mecz, więc zachęcam do tego, żeby go obejrzeć. Kamil Szybszak to jest taki gość, przy którym ty byś się nawet poczuł taką drobnicą, bo on ma chyba 208 cm wzrostu i ze 115 kg mięśni. Kawał wielkiego chłopa. Kawał wielkiego chłopa i Kamil Szybszak jest jednym z najlepszych obrotowych na świecie. No i dzisiaj przyjeżdża właśnie... Obrotowy? Taka jest funkcja? Obrotowy, czyli kołowy. Tak, czyli taki gościu... Obrotny. To jest najmniej wdzięczna funkcja. Weź stań na chwilę. No dobra, jest taka sytuacja. Tu jest bramka za mną, nie? I ty jesteś tym obrotowym i ty musisz się ze mną... Ja bronię dostępu do bramki, ja robię tak, nie? A ty się musisz przepychać, żeby tam rzucić. Przepchnij się, no przepychaj się, a ja cię muszę faulować. I oni tak grają cały czas. Aż mi mikrofon spadł. Ja pierniczę. Tak. I oni tak grają cały czas, nie wiem, czy mnie słychać, mam nadzieję, że tak. Halo wóz, która kamera mnie bierze. I mam świadka na mobbing w pracy, widziałeś? Masz świadka? Ja bałam się, że to będzie jakiś inny obrotowy helikopter, ale na szczęście nie. Dobrze, to nie był właśnie helikopter trick właśnie. Ja na propos helikoptera to muszę sobie w ucho włożyć teraz, jak sobie zrobiłem sam ten problem. Och, patrz, bije mnie na ekranie, mnie jeszcze bije. O, dokładnie. I to jest, słuchajcie, i to jest naprawdę niełatwa rola, no bo ci obrotowi często są poobijani. No, oni tak, to, co my teraz zrobiliśmy, taki to nie robią przez godzinę. No, ciekawostka, że piłka ręczna kiedyś zbadano, jest bardziej kontuzjogennym sportem od rugby i od futbolu amerykańskiego. Jest najbardziej kontuzjogennym zespołowym sportem. Mm. Więc tam się naprawdę, z całą sympatią dla twojej siatkówki, tam jest wieś raz, dwa, trzy, ale chłopaki raczej tylko no, przez siatkę sobie... Ale taka właśnie podobno jest historia, że koszykówka i piłka ręczna były zbyt bardziej brutalne dla biznesmenów, którzy trenowali po pracy i wymyślili sobie siatkówkę po to, żeby nie być kontuzjowanym i żeby tego full kontaktu nie było. Ale też ciekawostka, że bardzo, i tu nawiążemy do Chin, bardzo lubią się piłkarze ręczni z piłkarzami siatkowymi, że tak powiem, znaczy z siatkarzami, ponieważ w Pekinie na przykład reprezentacje Polski tych
dwóch dyscyplin bardzo się zakumplowały i te przyjaźnie przetrwały do dzisiaj. Choćby Krzysiek Ignaczak, mój serdeczny kolega, kumpluje się przez ostatnie półtorej dekady z piłkarzami ręcznymi, bo oni, wiesz, wszyscy duże chłopy potrafią się bawić. Czy może Ignaczak, tak nie wiem, czy jest takim dużym chłopem. No Ignaczak akurat nie. Ale on ma 1,88 m, no to też mały nie jest, no. Nie? No wiesz, to jak na libero, to był wysoki. Są libero, którzy są mojego wzrostu. Więc tak to wygląda. Ostatnia informacja, bo tu już widzę, że czas nas goni. Spółka Liberty Media od kilku lat jest właścicielem Formuły 1 i to jest taka spółka, pod którą zwiększyły się przychody tej dyscypliny sportu. Chyba tam ponad 3 miliardy dolarów rocznie to jest ich przychód. I teraz ta spółka wymyśliła sobie, że chce kupić kolejne wielkie zawody, kolejny wielki cykliczny event, czyli MotoGP, czyli te wyścigi motocyklowe, gdzie tam Valentino Rossi przez lata szalał i oni tak wchodzą, nie wiem, czy gdzie w te zakręty, że się kładą, po prostu tam jest szaleństwo, nie? No i oni chcą kupić tą spółkę. Zdaniem brytyjskiego The Express negocjacje są o krok od finalizacji, a transakcja miałaby się zamknąć w 4 miliardach 300 milionów dolarów. Jedyna rzecz, która może tutaj przeszkodzić, ale dosyć ważna, czyli jest to urząd antymonopolowy, ponieważ już przed kilkoma laty F1 i MotoGP miały tego samego współwłaściciela. Spory pakiet akcji obu firm nabył fundusz inwestycyjny CVC Capital Partners, natomiast w 2007 roku został on zmuszony do sprzedaży motocyklowych Mistrzostw Świata z powodu obaw unijnych organów dotyczących monopolu. Tutaj za sport.pl cytuję. No więc to taka ciekawa historia i pewnie gdyby był jeden właściciel dwóch tak olbrzymich eventów, to też by było duże wow. Ja jeszcze tylko chciałem wam, moi drodzy, przypomnieć, że mimo że awansowaliśmy na euro, już we wtorek piłkarskie emocje, bo na... już we wtorek awansowaliśmy na euro, a niebawem piłkarskie emocje, ponieważ Ekstraklasa wraca w ten weekend. Mamy mecze w sobotę, a także w poniedziałek. Niedziela jest wolna, w niedzielę... W poniedziałek świąteczny? Tak, tak się zawsze grało w Polsce. No. A mówiliśmy coś o pieniądzach? Jakie pieniądze? Jakie są nagrody dla naszych piłkarzy za to, że wchodzą do euro? No, mówił... Właśnie, ile za te walie, ile tam dostali? 10 milionów chyba dla całej drużyny, tak? Dla zawodników. Natomiast to wczoraj wspominałem w poranku, jak byłeś, że 775 tysięcy dostanie Fernando Santos, który się z tego awansu nie przyczynił, tak. Ale taką umowę podpisał. Tak trzeba żyć. Jakieś... Działacze ile dostają? Działacze dostają darmowe wyjazdy i mogą tam sobie golnąć. Wiesz, jak to jest działaczowski wyjazd? Konferencja. Tak. Wydaje mi się, że bycie działaczem to jest najbardziej intratna... Słuchajcie, bo nie dokończyłem, nie dokończyłem. Przypominam wam o specjalnej ofercie powitalnej naszego partnera właśnie STS-u, gdzie z kodem zero możecie zgarnąć do 760 zł na start, w tym zakład bez ryzyka do stówki. Szczegóły znajdziecie w opisie z linkiem do rejestracji, a także na stronie sts.pl. Oczywiście ta oferta jest zaadresowana tylko do osób pełnoletnich. Mm-hmm. To jak cały nasz kanał. Dokładnie. Słuchajcie. Żartuję. Poza Moniką Goździalską po 22 w niedzielę. Monika wtedy jest adresowana do jeszcze bardziej... 16 plus, powiedz. Nie no, gdzie tam? Przecież słowo rozklapicha to... Pozdrawiamy serdecznie Monikę. No. Cały czas świętujemy twoje urodziny i czekamy na wjazd tą hulajnogą. Takie. No właśnie, dostanie tu hulajnogę? Oczywiście, że tak. Z X-komu. X-kom powiedział A, to powie B. No i widzisz, chciałeś laptopa i nie ma. Ja dzisiaj mówiłem o laptopie, ciekawie, a ja nic nie... właśnie nic. A Monia hulajnogę być może dostanie. Nie, no... Mój drodzy, jest 8:35, było przemiło, ale ja proponuję chodźmy. 9:35. No, ale to jest 9:35. Piątek. Poranek, biedna, od 7:00 tu siedzi, wstała o 4:00 rano. Poczuć wasze dłonie na moich rękach. Tak, oczywiście. Ale umiesz wybrnąć, jest ta radiowa riposta, szanuję to, Iza. Ach, kochani, dziękuję wam bardzo, było super. Dziękuję ci bardzo. W porządku. Gratuluję, ty też. W porządku, kobieta. To co, jedną taksówkę bierzemy na troje? Ja wozem jestem, podwieźć. A on ma taki wóz, żeby zmieścił jeszcze reżyserkę całą. Maksymalna stawka i za zamknięcie drzwi? O, u mnie jest 7 euro. 7 euro. Tani nie jesteś, szanuję to. Tani nie jestem, no, ale przewozy z klasą. Tak. Kiedyś z S-klasą. Kiedyś myślałem o tym, żeby na jeden dzień na aplikacji pojeździć i nagrać. Ale ja wiesz, kiedy mógłbyś to zrobić też? Andrzej Wrona, nasz znakomity siatkarz, zrobił taką akcję charytatywną, że dogadał się z jedną z warszawskich korporacji i przez całą noc woził ludzi z imprez chyba wtedy. Wyobraź sobie takie zdziwienie, jak ktoś się interesował. Akcji charytatywnej, tak, no, tak, tak, tak. I jak wyobraź sobie, nie wiem, kojarzysz gościa i nagle podjeżdża po ciebie, ty jesteś po imprezie, a druga w nocy, Andrzej Wrona. To jest sobie kamery zamontować i pojeździć jedną noc tam, wiesz,
z mazowieckich ludzi zabierać. Gorzej, że Wrona musiał wymontować przednie siedzenie i siedzieć na tylnym. No chyba tak, przy jego wzroście to mogłoby tak być. No jakbyś ty zabierał ludzi z mazowieckiej, to gość by musiał, Jezu, jestem w gorszym stanie niż myślałem. Klient po mnie przyjechał i wygląda jak wtedy, nie? A co byś im puszczał jako playlistę? Swoje piosenki? Rychapeje tylko. A, no właśnie. Sztuka kamuflażu to najważniejsza sztuka. I tak. Tym oto sposobem zakończmy dzisiejszy poranek. Tylko jeszcze powiem coś, przez co mnie Tedy znienawidzi. Byłem kiedyś na koncercie Pej, ja nie byłem nigdy na koncercie. A dlaczego on ci nienawidzi? Ja ci zazdroszczę, mordo. Ja to było w latach. I to było, słuchaj, gdzieś musiałem mieć 18-20 lat w Płocku. Ale wiecie, to jak do Płocka przyjechał Pej, to wtedy wszyscy myśli, wow, no trzeba pójść. No tak. No. Mieliśmy 1.8L, ale to nie to samo. O, ale potem wiesz, że jeden z członków 1.8L, Siwy. Pozdrawiam serdecznie, jest organizatorem tego dużego festiwalu, wiem o tym. To jest w ogóle, i wiesz, i jakby cała przewrotna sytuacja polega na tym, że ci, co go disowali 20 lat temu, teraz muszę mówić, hip-hopolowcy, stary. Nie, teraz jest... No słuchaj, tą fakturkę tam już puściłeś, mógłbyś? No, dobrze brać, wiemy. Wreszcie, ziomeczku. Dobrze wiemy, że pod osłoną nocy włączacie sobie reggae. To jeszcze jedna rzecz. Polskie tylko polskie reggae. Gdybyś został zahibernowany na 100 lat i byś się obudził w 2124 roku, to o co byś jako pierwsze zapytał? Ja wiem o co. A ty? O Jezu, nie wiem. Ja wiesz, o co bym zapytał? No. Czy kolej z 1.8L już zapomniał? Przepraszam wszystkich. Tym sucharem możemy zakończyć ten poranek. Czekaj, greenem zaleję, bo zasłyszyłeś. No chciałem nawiązać do 1.8L. Ach. Łukasz. No dobrze. Słuchajcie. Kończmy to. To ten dźwięk. Chciałbym powiedzieć, że życzymy wam wesołych świąt, ale ja tu jeszcze będę jutro z Wargą. Ale ja również, to tylko ona odpoczywa. To prawda. Wszystkiego kochani. Lepszego, Izo. No, wszystkiego dobrego, sobota, spokoju, miłości, zdrowia i oczywiście smacznego jajka. Prosto od serca. Dziękuję wam smacznego bardzo. Jajka prosto od serca. Znajdę się pewnie na waszych stołach, jako że chrzan to jest typowy element każdego święta wielkanocnego. A jaki majonez? Bo teraz pół Polski cię znienawidzi, a pół pokocha. Myślę, że teraz znienawidzi mnie cała, bo ja nie lubię majonezu. Prawda? Tak, dziękuję. Mnie ale z twoim nazwiskiem... Mnie też znienawidzi cała, bo jestem Helmans. Tak? Aj. Jak już miałem wybierać, ale... A ty? Ja nie wiem, ja chyba nie mogę Kieleckiego, jako że jestem z Płocka i tam jest cały czas ta walka Kielce-Płock. Ja mało majonezu. Raczej ja naprawdę wolę, wolę chrzan. Tylko na paliwach z Orlenu jeździsz? Tak. Tylko. Znaczy ja nie jeżdżę w ogóle, bo nie mam auta i prawo jazdy, ale gdybym jeździł, to na pewno. Tak. Natomiast ja bardzo lubię chrzan. Dobra, bo chyba przedłużyliśmy, kończymy. Ja ciebie też lubię, Gabcie. No tak. To co, po brokułku sobie jeszcze... My chapiemy za broku, a wam życzymy cudownego piątku w czwartek. Ty, 10 minut żeśmy przeciągnęli. Pa! Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy.